Cześć. Po odcinku otwierającym serię filmów pod tytułem 100 lat tuszowanie w komentarzach, jak wiadomo, wybuchła niezła burza. Chcieliśmy Wam przygotować kilka odcinków, rozłożyć te emocje w czasie, ale wiele osób po obejrzeniu tego odcinka otwierającego, tego ogólnego, poczuło niedosyt. Chcieliście wszystko tu i teraz. Postanowiliśmy więc połączyć te wszystkie odcinki nagrane z panem Robertem. Pan Robert popatrzył na to i powiedział, nie, ja nagram wszystko od nowa. Już z uwzględnieniem waszych życzeń, czyli solidnie sypiąc faktami. No i nagrał. Jest taki jeden solidny, ale opasły odcinek. Ale nie musisz oglądać całości, bo są trzy opcje. Opcja 1, jeśli nie masz czasu, w opisie do filmu znajdziesz linki do takich 10 najważniejszych fragmentów filmu, które będą jego totalnym streszczeniem. Jeśli natomiast nie potrzebujesz tylko streszczenie, ale też faktów, no to możesz wybrać sobie temat, który Cię interesuje i to jest opcja 2 i wtedy możesz też w opisie, w rozdziałach znaleźć ten temat i obejrzeć, zapoznać się z nim od deski do deski. Natomiast jeśli chcesz poznać, można powiedzieć, podsumowanie prawie dekady pracy pana Roberta, no to zachęcam do opcji 3, czyli obejrzenia całości. Tak czy inaczej, czekamy oczywiście w komentarzu na Twoją opinię. W ogóle film jest tak długi, wyszedł tak długi, że dlatego, że ma dla pana Roberta taki charakter, można powiedzieć, misyjny. Nie jest to reklama jego produktów, choć ich nazwy teraz padają. Teraz, w sumie nie są przecież kupione na targu, mają swoje nazwy, tak? W pierwszej serii filmów one miały być enigmatycznymi dodatkami X, no ale po zmianie koncepcji na taki jeden naszpikowany faktami film, konsekwentnie musiały, no i one, odzyskać konkretne swoje nazwy. I tak już zupełnie na koniec tego mojego wstępu, w opisie znajdziecie też oczywiście link do porównywarki ubezpieczeń, jeśli akurat kończy ci się polisa, zajrzyj, a oszczędzisz sam. Można tam też otrzymać cashback 150 zł, no ale też wesprzesz tym samym mój kanał. Zapraszam po obejrzeniu może filmu, może jeszcze nie teraz. Mubi.pl łamany przez Zachar, link znajdziesz w opisie. Co zobaczycie w pierwszej godzinie materiału? O jakie światowe odkrycie chodzi? Co z tym wspólnego ma ten samochód rajdowy? Jakie efekty? Polonez na gaźniku? Większa moc? Sprawność? Bez zmian mechanicznych? Czy przez 100-150 lat sprawność uległa znaczącej poprawie? Czy można ją poprawić? Silniki wolnosące bez turbo? Można usprawnić? Jakie efekty? Benzyna w oleju silnikowym? Dlaczego? I wyniki badań wielu olejów silnikowych o różnych lepkościach oraz jaką uzyskano poprawę. Co na to fizyka, nauka, zjawisko tarcia, w tym wyniki badań na AGH Kraków i wiele więcej informacji. W drugiej godzinie materiału. Co ze sprawnością w silnikach diesla? Zmniejszenie zużycia paliwa o 20, a nawet 50%? Czy to możliwe? Jak wyglądają oleje silnikowe z napędu, nawet w nowych samochodach? I szokujące wyniki badań nawet po 3000 km od nowości i stan krytyczny. Co z paliwami? Benzyną, ile olejem napędowym, badania paliw i co ukrywa rynek automotive w temacie filtrów paliwa? Wtryskiwacze? Dostały drugie życie? Jak to możliwe? I wiele więcej informacji i faktów, więc zapraszamy! Witam Was wszystkich ponownie, witam Ciebie Zacharze. Jak już mogliście się dowiedzieć, miało być tych części więcej, natomiast w związku z tym, że ta pierwsza część, taka powiedzmy ogólna, wprowadzająca, była dla Was zbyt ogólna. Niektórzy doszukiwali się tam pokazywania czy informowania o teoriach spiskowych i chcecie więcej faktów. No to jak najbardziej powstała ta obszerna część, która Was przeniesie w świat faktów. Faktów dotyczących tematyki sprawności, bo jeżeli patrząc na ten zakres ukrywany przez 100-150 lat, może w pewnych momentach zamieciony pod dywan, to w drodze tej rozwoju technologii możemy przesyłać ogromne pliki z jednego końca świata na drugi, a o sprawności tak mało się mówi. Ba, ta sprawność, jeżeli chodzi o spalinowe czy nawet hybrydowe jednostki napędowe, które mnóstwo jeździ po całych drogach, czy możemy pójść do salonu i kupić, to ta sprawność jest nadal niska. Ale czy można ją zmienić, czy można ją poprawić? Po to jest ten materiał, ponieważ jednym z elementów moich misji, także w drodze rozwoju po moim światowym odkryciu, o którym też się więcej dowiecie, jest to, aby ta świadomość była wśród użytkowników, mechaników, serwisantów, bo tak naprawdę wszyscy mamy na to wpływ, aby tą sprawność poprawić. Dlatego w tym materiale zobaczycie dotąd niepublikowany rękopis dotyczący zmiany sprawności naszego samochodu rajdowego, ale zobaczycie też szereg badań, badań związanych z tarciem, badań związanych z współczynnikiem tarcia,
wsparcia też na Tribotesterze, o co chodzi właśnie i dlaczego powstał nasz Tribotester RS11, ale także wyniki badań olejów, zarówno silników o zapłonie iskrowym, jak i diesli, jak to wygląda w napędach, co finalnie wpływa na sprawność i oczywiście w takim podsumowaniu istotny apel do wszystkich, ponieważ na rynku potrzebne są zmiany i one właśnie nadchodzą. Ale tak naprawdę o co chodzi z tą sprawnością? Ponieważ gro z użytkowników odbiera zaraz, przecież mam nowy samochód, on jest sprawny. No tak, tak potocznie uważamy sprawność jako stan, jako kondycję, ale w rzeczywistości tu rozmawiamy o sprawności w aspektach technicznych, czyli w aspektach wydolności. I w drodze jakby całego mojego rozwoju w branży jako mechanika, też konstruktora, kierowcę rajdowego, można powiedzieć, w wielu zakresach tworzenia nowych rozwiązań, poznawałem problematykę sprawności, spadku sprawności, pogorszenia stanu trwałości. I w tym takim intensywnym zakresie rozwoju, który można powiedzieć rozpoczął się gdzieś w okolicach roku 2013, wraz z zakupieniem i wejściem projektu naszej 500, którą możecie zresztą zobaczyć, zostałem zainspirowany początkowo przez pana doktora inżyniera Wacława Heppnera z Politechniki Opolskiej w tematyce tarcia. Okazało się, że temat tarcia to jest zakres taki, można powiedzieć, często pomijany, ponieważ jakby nie brało się pod uwagę, że tarcie może mieć potężny wpływ na kwestie sprawności. I w aspekcie też mojego rozwoju natrafiłem na takie istotne badanie naukowe. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o aspekty fizyczne, fizyka nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy bardziej ją zrozumieli i bardziej współgrali. Co więcej, uzyskiwali lepsze, efektywniejsze i bezpieczne rezultaty. To badanie naukowe, które odnalazłem, jest z Wojskowej Akademii Technicznej, więc zobaczcie, bo to jest istotny aspekt. To badanie, które widzicie przed sobą, jest w zeszytach naukowych Akademii Marynarki Wojennej, pomiary oporów wewnętrznych silnika spalinowego. Opracowali i tutaj ten zakres badania wykonywali pan Mirosław Karczewski i Leszek Szczęch w 2013 roku. To badanie też mnie dosyć zainspirowało, ponieważ okazało się, że tutaj na przypadku silnika wysokoprężnego, czyli silnika diesla, ten zakres oporów wewnętrznych, strat wewnętrznych jest bardzo duży. Jak panowie to dosyć szczegółowo rozpisali, te straty związane z różnego rodzaju mechanizmami, ale także ze stratami wewnętrznymi, istotny aspekt to jest kwestia tarcia. Okazało się, że w tych dosyć dużych stratach wewnętrznych, które panowie określili, że mniej więcej jest to 1/3 mocy silnika, aż 70% przypada kwestii tarcia. Oczywiście tutaj panowie się skupili na kwestii ewentualnie dotyczących wniosków, że być może trzeba było zmienić konstrukcję, być może w zakresie tłoka wirującego. Niemniej jednak podali dosyć istotny punkt. Trzeba szukać w tematyce tarcia. Jak już wspomniałem wcześniej, zakupiony samochód rajdowy tak naprawdę właśnie był to samochód typowo wyczynowy. To nie była wersja drogowa, to była wersja wyczynowa przygotowana typowo do sportu. Okazało się, że niestety nie spełnia ona, można powiedzieć, wymogów też polskich tras rajdowych. Problematyka gdzieś związana także z paliwami, czego bardzo szybko w sposób negatywny doświadczaliśmy. No i wtedy padło pytanie, co z tym robić? Albo staje się to bardzo drogi stojak do kwiatków, albo zacznie się rozwój zmiany i zobaczymy, czy z tego samochodu, potocznie zwanego jakim małym samochodem na zakupy, czy da się coś lepiej jeszcze wykonać, czy da się jeszcze to usprawnić. Ten rozwój następował, efekty, no, naprawdę nie musieliśmy długo czekać, bo już w pierwszym sezonie uzyskaliśmy bardzo dobry wynik na trasach rajdowych, jednakże kwestia, która cały czas przeszkadzała. To, co słyszałem ja i jeżdżąc z moim też współpracownikiem, słyszeliśmy mini detonację. Tak to nazywałem, to był hałas, na który nie reagował czujnik spalania stukowego, jednakże było to słyszalne. Zmniejszanie, pewne korekty związane z ciśnieniem do ładowania, zapłonem powodowały, że to cichło. Podwyższanie, że to robiło się głośniejsze. Nadal jednak czujnik spalania stukowego nie reagował, czyli nie były to typowe objawy tak zwanego spalania stukowego. I przyszedł rok 2016.
to był zakres dla mnie szokujący. Pierwszy rajd 2016 roku, rajd Świdnicki i niestety, mimo tego, że no, wychodzimy na wspaniały wynik, bo wychodzimy na pierwsze miejsce w naszej klasie, niestety dochodzi do uszkodzenia silnika, dochodzi do uszkodzenia tłoka. Nastąpiła później dosyć obszerna, wnikliwa weryfikacja i tutaj już nastąpił konflikt. Konflikt niegdyś z moim dobrym znajomym, też takim mechanikiem, no można powiedzieć też konstruktorem, który wiele działał i działa w kwestii motosportu, że nie, to musiało wystąpić spalanie detonacyjne, że musiało być za uboga mieszanka i to nastąpiło. Okazało się, że nie, że parametry wszystkie się zgadzały. Niestety doszło do uszkodzenia tłoka w takim zakresie jego części bocznej. Szukając wiedzy, okazało się, że zaraz, ale podobne oznaczenia w sensie uszkodzenia występują na zjawisko samozapłonu, czyli zjawisko LSPI. No ale chwila. Zakres był opisany, że to zjawisko występuje tylko i wyłącznie w jednostkach o małych pojemnościach. No dobrze, pojemność 1,4 może być tutaj gdzieś nazywana małą pojemnością. Dobra, ale z drugiej strony w jednostkach z tryskiem bezpośrednim. Co się okazało? No przecież ja mam samochód z tryskiem pośrednim, a więc teoretycznie nie powinno mnie to dotyczyć. Nie powinno dotyczyć to mojego samochodu. Jednakże analizując więcej danych, poszedłem tym tropem, poszukując kwestii, czy w tym silniku to występuje. Zacząłem dokonywać szeregu zmian i okazało się, że im bardziej polepszamy zapłon mieszanki, efektywność zapłonu mieszanki, kiedy zmniejszamy tarcie, okazuje się, że ta mini detonacja, którą jest słyszalna coraz jest mniej, mniej i mniej. I ten silnik, który został odbudowany w 2016 roku, jest z nami po dziś dzień. Wracając do początku trochę tego samochodu i tego silnika, to była wersja już mocniejsza, ponieważ standardowo one wychodziły z mocą około 180-190 koni, 1,4 ta jednostka T-Jet, tak wychodziły te rajdowe obarty. Natomiast w naszym przypadku jednostka już była po pewnych modyfikacjach, przyjechała z Włoch z mocą około 218 koni. Jednak zaspokojenie potrzeb tego samochodu rajdowego na paliwo no wymagało naprawdę sporej inwestycji, bo ten samochód spalał potworne ilości paliwa. Taka średnia z rajdu na 100 km wynosiła mniej więcej w okolicach 48 litrów, ale na odcinku specjalnym przeliczając to wychodziło nawet w okolicach 110 litrów, więc potężne zużycie paliwa. Już w roku 2016 mieliśmy rozwój i jeśli chodzi o zakres spalania, to on niewiele się zmienił, natomiast poprawiły się osiągi. I co później nastąpiło dalej? Nastąpił dalszy rozwój, szereg zmian dotyczących zmniejszania tych właśnie zjawisk i doprowadziłem do tego, że ten samochód w 2018 roku dysponował już mocą rzędu 320-330 koni, ale co bardzo istotne, zaczął spalać i spalał w okolicach 50% mniej paliwa. Oczywiście to przełożyło się na szereg efektów sportowych, a tutaj chcę Wam pokazać istotny zakres. Tutaj chcę bardzo podziękować też panu doktorowi inżynierowi Wacławowi Hepnerowi za to, że podjął się tego na podstawie danych przeliczenia sprawności. Przeliczenia sprawności naszego samochodu wyczynowego, tego, który uczestniczył w światowym odkryciu, ono zostało potwierdzone, ogłoszone w zasadzie w grudniu 2018 roku, jako zakres pozwalający na analizowanie, wykrywanie, zmniejszanie, a wręcz podążanie w kierunku usunięcia negatywnych zjawisk, po to, aby finalnie poprawiać sprawność, polepszać trwałość, zmniejszyć emisję, zmniejszyć zużycie paliwa i istotnie poprawiać osiągi nawet w gros samochodach drogowych bez konieczności wykonania tuningu. Więc zobaczcie ten rękopis, to wyliczenie. Tutaj są fakty. Możecie zobaczyć wzór na kwestię sprawności, a następnie wyliczenie. Jest to tak naprawdę jedynie 3 lata naszego rozwoju pokazane, czyli przełom od 2016 do 2018 roku. Zrobione to wszystko tutaj, oczywiście przy wsparciu też osób, które współpracujemy z rejonów Polski, ale też z zagranicy, bo między innymi turbosprężarka do tego samochodu była budowana w Anglii, pewne elementy we Włoszech, także, a są
elementy między innymi do aerodynamiki, gdzie poprzez takie kontakty w Stanach budowano to w Meksyku. A więc troszeczkę ten samochód, można powiedzieć, taki jest multikulti pod zakresem zmian, ale to wszystko pod kątem naszego, mojego projektu, żeby to wszystko spiąć i całkowicie usprawnić. Jeżeli popatrzycie tutaj na te dane, to w 2016 roku ten samochód, mówimy o jednostce napędowej już w warunkach rzeczywistych, wyczynowych, drogowych, dysponowała ta jednostka napędowa sprawnością 22,8%. A więc no taki zakres, który by przyjąć, no okej, to jest normalne, skoro jednostka z zapłonem iskrowym może mieć sprawność jako sam silnik około 40%, mamy szereg strat poprzez napęd, tutaj też już poprzez kwestie związane z oporami powietrza, toczenia 22,8%, no to jest zakres akceptowalny. Natomiast z 2018 roku, zobaczcie, to jest zakres 53,6%. Tak, to jest 53,6%, a więc potężny wzrost sprawności, licząc to jest około 135% wzrostu sprawności w zakresie 3 lat. Tak, to może szokować, ale to trzeba zauważyć, że w tym momencie ta jednostka napędowa, która jest zabudowana w pojeździe i typowo już w trakcie jazdy dysponuje dużo wyższą sprawnością niż wiele silników, nawet najnowszych, które wychodzą z zapłonem iskrowym doładowanych, w warunkach laboratoryjnych. Dlaczego? Ten dla wielu wydający się szokujący wzrost sprawności właśnie tutaj tego samochodu, który widzicie, tego samochodu wyczynowego, wydaje się i może się wydawać niemożliwy, ale takie są fakty. Dlaczego do tego doszło? Trzeba jasno powiedzieć, że w silnikach z zapłonem iskrowym to, co jest przed Wami nadal ukrywane, to to, że benzynę wykorzystuje się w sposób bardzo mocny do chłodzenia komory spalania. W tym samochodzie pracowałem nad tym i finalnie usunąłem tematykę chłodzenia komory spalania benzyną. Tutaj powstał i został zamontowany taka fuzja autorskiego rozwiązania Bio H2O po to, aby komorę spalania chłodzić mieszaniną wody z biokomponentem, lecz nie benzyną. Dzięki temu można było uzyskać znaczący wzrost sprawności, oprócz tego, że zmniejszanie tarcia poprzez kompozycję tutaj pozwalało na dużo. Pewne zmiany też mechaniczne wewnątrz silnika, w komorze spalania, efektywniejszy układ zapłonowy, także efektywniejsza świeca zapłonowa, którą otrzymaliśmy w 2018 roku, i to zapinając wszystko pozwoliło na potężny wzrost osiągów momentu obrotowego mocy, ale także istotny spadek zużycia paliwa o 50%. I to bym chciał teraz zwrócić uwagę w pewnym badaniu, ponieważ odnieśmy się do sytuacji akurat samochodu drogowego. W samochodach drogowych benzyna ordynarnie jest wykorzystana do chłodzenia komory spalania i wbrew pozorom takie jazdy, jak użytkownicy uważają, jazdy autostradowe, że to jakby no, wpływa korzystnie na trwałość, jest wprost przeciwnie. Tutaj możemy zobaczyć wynik badania takiej jednostki doładowanej stryskiem bezpośrednim o pojemności 3 litrów. Jak to wygląda w sytuacji oleju 0W20? W tym materiale pojawia się wiele badań, wyników badań laboratoryjnych olejów silnikowych, przekładniowych czy hydraulicznych, więc jak to czytać? Na niebiesku u góry to macie legendę, gdzie tam w rubrykach patrząc w dół, według tej legendy mamy właściwości oleju, jednostki, normy. Próbka referencyjna, czyli ten zakres tutaj w szarym tle w kierunku w dół, jako tutaj oznaczone zielone, to jest próbka referencyjna, czyli próbka referencyjna to jest olej nowy, do niego jest porównywany to, co widzimy już po prawej stronie, wtedy olej pobrany z danego elementu, czyli olej z eksploatacji. I to będzie widać różnice. One w wielu sytuacjach potrafią być w kolorze czerwonym, w kolorze czarnym, czy w kolorze żółtym. W kolorze czarnym to w miarę są normalne wartości, natomiast jeżeli chodzi o kolory czerwone czy żółte, to adekwatnie czerwony stan krytyczny, czy też stan ostrzegawczy żółty. Natomiast co jeszcze są wtedy informacje? Oczywiście w tych właściwościach oleju, tam możecie zobaczyć, czyli ta pomarańczowa część, to wtedy odpowiednio badanie lepkości 40-100 stopnia, wskaźnik lepkości,
całkowicza liczba zasadowa, sulfatacja, utlenienie, nitracja, to są te kwestie związane z degradowaniem oleju, czy tak, że będziecie mogli zobaczyć właśnie ten istotny parametr, też całkowitą liczbę zasadową. Tam też warto zwrócić uwagę, bo są oleje nowe, które mają już za niską liczbę zasadową od początku, ale oczywiście też poniżej zanieczyszczenia w formie wody, sadzy, glikolu, paliwa i innych składników, natomiast także zanieczyszczenia w postaci, tak powiem, materiałów ściernych, czyli ścieru dotarciowego czy ścieru zużyciowego, no i kwestie dodatków, które są w olejach, zarówno w oleju nowym, jak i także później oznaczone. To mogą wartości się różnić, ale często na przykład dodatki oznaczone w kolorze czerwonym, one są po prostu wyczerpane, wyeksploatowane. No i widzicie przed sobą tutaj wynik badania laboratoryjnego oleju, który miał przebieg około 4100 km. No sytuacja bardzo, bardzo krytyczna. Potężna ilość paliwa. Tam wręcz był spod korka, wręcz odór benzyny w oleju silnikowym. Natomiast co? Potworny spadek rzepłości do tego poziomu, że o ile w 40 stopniach udało się ją zbadać, to w 100 stopniach już nie było tej możliwości, bo brak stabilności pomiarowej. No i tym samym nie można było zbadać i tutaj wyznaczyć tak naprawdę wskaźnika lepkości. Jeżeli chodzi o liczbę zasadową, ok, jest spadek, ale to jeszcze w jakichś granicach normy, natomiast później już kwestie ścieru. Ścieru, jeżeli chodzi o żelazo, aluminium. Potężny ubytek dodatków, czyli tutaj patrząc na ten olej 0W20, który jest przewidziany według producenta na interwał long life, czyli na 30 tysięcy, on już z punktu widzenia samych dodatków nie był w stanie funkcjonować należycie, dobrze spełniać swoje funkcje po 4000, ba. Tutaj patrząc na te parametry, ten olej już z pewnością stwarzał problematykę dla tego silnika co najmniej od 2000 km. Natomiast ta ilość paliwa całkowicie krytyczna. Dlaczego? I też z tego powodu, że benzyna w sposób intensywny wykorzystywana jest do chłodzenia komory spalania, ale z drugiej strony, że duży wolumen z tego dostarczonego paliwa nie jest efektywnie spalany i poprzez tą synergię negatywną też ciśnień jest przeciskany w dół do karteru i w takiej sytuacji znajduje się w oleju. W rzeczywistości, jak się okazało, to ten silnik trzeba było kilkukrotnie wypłukać, aby w ogóle go oczyścić. Aby dalej zweryfikować, co jest, to trzeba było coś wykonać. No i teraz zaraz, przecież już Albert Einstein potrafił to przekazać, że głupotą jest robić cały czas to samo, a oczekiwać różne rezultaty. Więc trzeba było coś zmienić. Tą zmianą to było zastosowanie indywidualnej kompozycji olejowej, a następnie przejechanie dystansu kontrolnego, więc zobaczcie, jak wygląda sytuacja po kolejnym badaniu przy zastosowaniu takiej indywidualnej mojej kompozycji olejowej. I teraz przed Wami to badanie, tu akurat po dystansie około 3000 km i całkowita metamorfoza. Bardzo stabilna lepkość, zarówno w 40, jak i 100 stopniach. W zasadzie można powiedzieć, że prawie tożsama jak dla nowego oleju. Jeśli chodzi o wskaźnik lepkości, również bardzo stabilny. Liczba zasadowa, praktycznie mamy tutaj drobną korektę, natomiast inne parametry, co więcej, paliwo. Paliwo jest w stanie ostrzegawczym, ale jak się okazało, po wnikliwej weryfikacji zostały tam tylko tak zwane frakcje ciężkie, które oczywiście w jakiś sposób wpływają mniej pozytywnie, ale w tej sytuacji nie pogorszyły pozostałych parametrów. Co więcej, w stosunku do tego wcześniejszego oleju ilość dodatków. Ta ilość dodatków jest dużo większa po okresie, można powiedzieć, 3000 km niż porównując do tego nowego oleju 0W20. Więc patrząc na te parametry, że tutaj w zasadzie tego ścieru to mamy no, w stanie ostrzegawczym, ale bardzo mało, jeżeli chodzi o aluminium, to tutaj jest praktycznie opcja, że ten silnik mógłby nadal pracować na tym oleju, mógłby dalej jeszcze pojechać. Jednakże z uwagi na sytuację, konieczność dalszych działań, ten olej został zmieniony. Mimo tego wszystkiego to pokazuje, że można już na poziomie zmiany kompozycji olejowej, czyli składu oleju w sposób indywidualny uzyskać poprawę. Poprawę w zakresie poprawy
poprawę w zakresie sprawności, zmniejszenia negatywnych zjawisk, jak między innymi przedostawanie się benzyny do oleju, ale przede wszystkim wynikłe z tego, że istotnie zmniejszyło się wewnętrzne obciążenie przez nadmierne tarcie. Jak mogliście zobaczyć po wynikach badania tej jednostki doładowanej o pojemności 3.0, pracującej nominalnie na oleju 0W20, że tak naprawdę taki olej 0W20 jej kompletnie nie służył i w zasadzie taki olej nie jest w stanie spełniać swojej funkcji, tym bardziej w założonym interwale, a problematyka benzyny przedostającej się do oleju jest potężna. Wracając jeszcze do tego samochodu rajdowego, naszego wyczynowego, kwestia samych zmian i progresu. Ten progres poprawy został już opisany w 2017 w takim na tamten moment dostępnym artykule na stronie oficjalnej, stronie producenta, między innymi tej grupy tych samochodów, jako progres na światowym poziomie. Dlaczego? Ponieważ już w 2017 roku przyspieszyliśmy ten samochód od początku, czyli można powiedzieć od sezonu 2013, o 10 sekund na jednym kilometrze rajdowym. Tak, o 10 sekund na jednym kilometrze rajdowym i ten artykuł macie przed sobą. Natomiast jeśli chodzi o rok 2018, to dołożyliśmy kolejne 4 sekundy. Czyli finalnie już w 2018 roku w porównaniu do początku jako samochód rajdowy, który wyszedł z fabryki, przyspieszyliśmy samochód poprzez nasze zmiany w całym areale o 14 sekund na kilometrze rajdowym. To potężna zmiana, poprawa osiągów i dzięki temu mogliśmy uzyskać rezultaty, które nie były dostępne dla zespołów, które korzystały z rozwiązań fabrycznych. I widząc ten progres już opisany w 2017 roku na poziomie 10 sekund na 1 km, jak w 2018 dokładamy kolejne 4 sekundy, to szokuje, tak? I wydaje się, że niemożliwe, ale to są fakty, tak? I to, co możecie zobaczyć, to właśnie między innymi onboard z rajdu, który był porównywany, gdzie występowało 3 lata z rzędu, na przykład występował ten sam odcinek specjalny, to tu możecie zobaczyć jakby to, co ja widziałem, jadąc na tych odcinkach i przede wszystkim mając i analizując te efekty. Ale wszystkim te efekty nabrały się całość, ponieważ tu zmiany dotyczyły aerodynamiki, zawieszenia, szeregu zmian dotyczących mechaniki, a także oczywiście gdzieś w osprzęcie czy działaniach w jednostce napędowej. Natomiast to była ta sama jednostka napędowa, która była odbudowana w 2016 roku, a pracowałem nad tym, żeby zmniejszyć te negatywne zjawiska wokół samozapłonu czy nadmiernego tarcia i oczywiście nieodpowiedniego spalania mieszanki. To kolejna rzecz, to wykluczenie tego chłodzenia komory spalania benzyną spowodowało, że wzrosła tak na tyle też dodatkowo sprawność. No i przy okazji, gdzie jak poprawiliśmy ten czas na około 19 km, prawie około 2 minuty, zmniejszenie zużycia paliwa około 50%. To są potężne, potężne wartości i z pewnością, gdybym pokazywał mniejsze, to łatwiej byłoby w to uwierzyć. Natomiast no, takie są fakty. Po co to zakłamywać, skoro tak rzeczywiście było? Natomiast patrząc, kwestia, dlaczego tak było. W historii motoryzacji znane są przypadki i powstały od tego istotne marki samochodów, czy nawet modele, że byli jeżdżący mechanicy, jeżdżący konstruktorzy. I to jest ten aspekt, który nam pozwalał właśnie na osiąganie tych rezultatów, gdzie będąc tutaj dla siebie, można powiedzieć, kapitanem, sterem, ale i także całym okrętem, czując ten pojazd i robiąc na bieżąco weryfikacje, zmiany, mogliśmy podążać tak szybkim rozwojem i dojść do takich rezultatów. Natomiast jak to ma się przełożenie na warunki rzeczywiste, takie drogowe dla zwykłego użytkownika? Zobaczcie, na rynku panuje takie powszechne przekonanie, że silnik wolnosący w zasadzie jest nierozwojowy, że on nie ma żadnej możliwości na poprawę, że tak po prostu musi być, że to są jednostki o niskiej sprawności. W rzeczywistości przełożenie tej technologii pozwala na poprawę sprawności osiągów jeszcze bez typowego tuningu. To jest akurat jednostka 1.4 16-zawarowa, bazowo 95 koni. Kiedyś, żeby poprawić tą jednostkę na poziomie podobnym, bądź nawet mniejszym, trzeba było wykonać szereg zmian mechanicznych. Zmiany wewnętrzne w silniku, zmiany na przykład, jeżeli chodzi o wałki rozrządu,
zmianę w układzie zasilania, przepustnica, wydech, potężne zmiany dokonać, a i tak w takiej sytuacji, można by powiedzieć, trudniej było uzyskać aż taki wynik. Tutaj w tej sytuacji mamy znaczącą poprawę jeszcze bez znaczących zmian mechanicznych, bo jeżeli chodzi o zmiany mechaniki, to były zmiany dotyczące świec zapłonowych i po to, żeby tam efektywniejsze można było zastosować, to drobne zmiany w samej głowicy, ale w rzeczywistości poza tym to ma seryjny wydech, normalnie seryjny silnik, że z żadnych zmian, seryjny rozrząd i też seryjną elektronikę. Tutaj w takiej sytuacji nawet nie było ingerencji w oprogramowanie, a mamy potężny wzrost osiągów, potężny wzrost dynamiki i elastyczności, bo przecież tak naprawdę, patrząc na wynik, to co widzicie, jak ten egzemplarz przyspiesza w stosunku do wersji seryjnej, to tak naprawdę to jest jakby kompletnie inny samochód. I oczywiście do takich samych wniosków dochodzą użytkownicy, którzy mogli się tym samochodem przejechać, ale ba, gro użytkowników, którzy już mają od kilku ładnych lat poprawione silniki wolnosące właśnie według naszej technologii, mając poprawioną sprawność, mają mniejsze zużycie paliwa, kompletnie inną elastyczność, bo wtedy taki samochód nawet na wyższym biegu jest w stanie bardzo łatwiej, tak lżej przyspieszać od dużo niższych obrotów. No dobrze, to tutaj to podobno niemożliwe, jak widzicie, jest faktem, czyli jeżeli chodzi o silniki wolnosące, ale co na przykład z silnikami diesla, nowymi samochodami? Tutaj możecie zobaczyć kompletnie nowy samochód po okresie docierania. No i kiedyś, żeby uzyskać podobny, może nawet i mniejszy zakres poprawy elastyczności, trzeba było wykonać zmiany na przykład w elektronice, czyli typowy chip tuning. Ta jednostka jest nowa i w zasadzie nie można nawet wykonać tam chip tuningu, bo między innymi ta jednostka sterująca w ogóle jeszcze nie jest rozpracowana, a więc jak to zostało dokonane? Właśnie, poprawa sprawności, zmniejszenie negatywnych zjawisk, silnik i skrzynia biegów daje taką możliwość. Zobaczcie, to jest potężna zmiana elastyczności na czwartym biegu, a to się przekłada na dużo większy komfort z jazdy. Też kwestia szybszej, lepszej reakcji na pedał gazu, łatwiejsze radzenie sobie z wniesieniem. No i kompletnie inne w tym momencie zużycie paliwa, bo taka jednostka sumarycznie mając tak wyższą sprawność, lepsze osiągi, no dysponuje także dużo mniejszym zużyciem paliwa. A jak wiadomo, mniejsze zużycie paliwa, efektywniejsze spalanie mieszanki, to także mniejsze obciążenie układu emisyjnego, więc w zasadzie wszystko to, co jest nam potrzebne i to, co użytkownicy poszukują, normalnie kierując się i szukając opcji zmian tuningowych, tutaj można było to uzyskać i jak w wielu samochodach z wykorzystaniem tej technologii uzyskujemy bez konieczności wykonania typowego chip tuningu, czyli w tej sytuacji znaczące i skupienie się na sprawności, czyli na zmniejszeniu tych strat, które są od początku, zarówno z przyczyn konstrukcyjnych, jak i z przyczyn eksploatacyjnych, daje naprawdę potężne możliwości poprawy i wielokrotnie już typowe takie zmiany tuningowe stają się niepotrzebne. Oczywiście pokazane fakty już choćby na jednostce wolnosącej, gdzie rynek nadal twierdzi, że i żyje w takim przekonaniu, że zbytnio z silnikami wolnosącymi nie można nic zrobić, to tu potężna poprawa, a w zasadzie możliwości są większe, bo gdyby zastosować całość technologii związanej z odkryciem, to w zasadzie silniki doładowane powoli by odchodziły do lamusa. Natomiast tym bardziej jak to wygląda w silniku diesla, tak nowym, gdzie ta wzrost sprawności, elastyczności jest bardzo duży. Natomiast jak dochodziliśmy do tego? Oczywiście jakby kwestia pasji pozwalała na to, że oddałem się temu w pełni i poświęciłem mnóstwo czasu i środków do tego, żeby badać potrzeby i możliwości. I badaliśmy to zarówno na jednostkach samochodach osobowych, oczywiście też w warunkach hamownianych, ale przede wszystkim także dużo, dużo testów w warunkach drogowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Natomiast te testy odbywały się także na maszynach rolniczych. To okazało się, że jest potężne, są potrzeba, zarazem potężne możliwości, gdzie w sytuacjach wprowadzenia tej naszej technologii, ale pod kątem właśnie skupienia się na zmniejszeniu strat i poprawy sprawności, zmniejszenia negatywnych zjawisk, które są dosyć mocne w silniku diesla, nawet jak taki problem nadmiernej pulsacji w układzie wtryskowym, to możecie zobaczyć taki poczciwy ciągnik rolniczy i zmniejszenie zużycia paliwa o 50%. Oczywiście to szokuje, bo ta liczba 50% często się pojawia
ale takie po prostu są fakty. Natomiast w przypadku samochodów ciężarowych również te możliwości się okazały duże, ba, okazało się, że tam jest duża problematyka ze sprawnością. Sprawność niska, duże obciążenie stroby napędu, duże obciążenie układu emisyjnego i tam możliwości są na tyle, że około 20% można zmniejszyć zużycie paliwa, więc dla wielu firm wydaje się to, że to jest wartość nieosiągalna. Nie, w dalszej części zobaczycie również jakby efekt testu takiego na 100 tysięcy kilometrów i potwierdzone fakty dotyczące takiego zmniejszenia zużycia paliwa, ale także zaproszony w kwestii projektu, który już wcześniej mówiłem pod kątem światowego żużla, badaliśmy też motocykle i okazało się, że tam też problem negatywnych zjawisk jest przepotężny. Benzyna w olej, samozapłon, nadmierne straty i tarcie. Ja naprawdę się dziwię, że rynek przyjął sytuację takiego pogorszonej zmiany biegów, tą ciężka zmiana biegów jako normalna, a okazało się po zmniejszeniu negatywnych zjawisk, zmniejszeniu tych strat wewnętrznych, biegi można przełączać bardzo łatwo. Natomiast zadajecie mi też pytanie, czy świat nauki w jakiś sposób był tematem zainteresowany. Tak, to też choćby wspólne działania z Politechniką Opolską, ale już w zeszłym roku zostałem zaproszony, zorganizowano dla mnie taką konferencję naukową na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i naprawdę bardzo miłe gremium naukowe, okazało się, że bardzo są otwarci właśnie na Poznanie i mogli doświadczyć kwestii badania na tribotesterze, tam akurat pokazywałem kwestię oleju przekładniowego i także kompozycji w technologii mojej, po to takie indywidualne i bardzo duże zmniejszenie tarcia, obciążeń i strat. Natomiast oczywiście pokazanie tego wszystkiego na faktach, to możecie zresztą zobaczyć kwestie prezentacji, mnóstwo danych z praktycznych, ponieważ tych jednostek w trakcie wykonywanych pakietów zbieraliśmy mnóstwo danych, ale z drugiej strony ich jeździ naprawdę już dosyć dużo i jest to coraz większy dowód społeczny na to, że te negatywne zjawiska od początku męczą jednostki spalinowe, czy też jednostki hybrydowe, ale z drugiej strony, że jest potężny areał do działania i wiele możliwości, które gdyby połączyć siły z fabrykantami, naprawdę motoryzacja wyglądałaby kompletnie inaczej. Jednak można by odnieść wrażenie, że jakby zmiany to głównie jednostki nowe. Nie. Weryfikowałem kwestię poprawy sprawności tych negatywnych zjawisk, potrzeb także na jednostkach mających większe przebiegi, ba, jednostkach dawnej motoryzacji. Na przykład możecie zobaczyć i znanego przecież poczciwego Poloneza. Tu okazało się, że możliwości duże, bo zmniejszenie zjawiska samozapłonu, poprawienie spalania mieszanki, zmniejszenie tarcia strat wewnętrznych, silnik, skrzynia biegu, dyferencjał, to lepsza kultura pracy, lekkość, mniejszy hałas, wzrost mocy i momentu obrotowego, nawet istotnie mierzalny, jak widzicie, w warunkach hamownianych, ale przede wszystkim bardzo duża poprawa w warunkach drogowych, więc tutaj akurat dzięki współpracy wieloletniej mogłem coś takiego zrobić, dzięki zaufaniu, także Mariuszu, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Natomiast to także między innymi choćby poczciwa Pantera, tak nazywamy, różowa Pantera, to Twingo pana doktora inżyniera Wacława Heppnera. Okazało się, że pan doktor miał już bardzo, można powiedzieć, stestowane to auto, ponieważ porusza się nim dosyć dużo od wielu lat. Wprowadzenie zmian spowodowało na tyle, że zmniejszyło się zużycie paliwa około 20%. I to tylko na kwestii związanej z starciem i zjawiskami synergicznymi silnik i skrzynia biegów. Tak naprawdę zakres kompletnie bezinwazyjny. Lecz musiał tak naprawdę, tak jak mi przekazał informację, na nowo się nauczyć jeździć. Tak wzrosła elastyczność, że mógł najwyższym biegiem i może najwyższym biegiem jeździć po mieście, bo samochód jest teraz niesamowicie elastyczny. Jak przedstawia się kwestię związaną z negatywnymi zjawiskami, między innymi zjawiskiem samozapłonu oznaczonym jako LSP, czyli Low Speed Pre-Ignition i Speed Pre-Ignition, czyli ten samozapłon występujący w wyższym zakresie obrotów, no to powstały normy, które mają wpłynąć na to i rzekomo wpłynęły, że są dostępne oleje, które mają to zjawisko całkowicie niwelować. W trakcie jakby zakresu prac, które no, doprowadziły do odkrycia, a następnie rozwoju już po odkryciu, wykazały, że o ile oczywiście olej w jakiś sposób ma znaczenie,
to jednak inne elementy również. I to nie tylko rozrzedzona kropla oleju przez paliwo doprowadza do zjawiska samozapłonu. Jest szereg innych czynników. Dlatego chciałbym Wam tutaj pokazać sytuację związaną z olejem, który no z założenia ma niwelować zjawisko samozapłonu i sytuację takiego hot hatcha dosyć mocnego, kiedy został zastosowany i fabrycznie jest zalecany olej 0W16. Możecie teraz przed sobą zobaczyć wynik badania laboratoryjnego oleju silnikowego 0W16 po przebiegu około 9600 km. Oczywiście tutaj już użytkownik zwrócił potężną od razu uwagę na to, że było czuć intensywnie benzynę z oleju. Natomiast no, 9600 km wydaje się dla niektórych, że to nadal nie jest duży przebieg, bo przyjmują, że wymiana oleju co 10-15, no to jest w miarę akceptowalna. No ale tutaj wygląda to już tragicznie po tym przebiegu niecałych 9600 km. Przede wszystkim potężny spadek lepkości w 40 stopniach. Tu podobna sytuacja jak w tamtym oleju 0W20. Kompletnie nie dało się zmierzyć oleju w 100 stopniach, brak stabilności pomiaru. Intensywne utlenienie oleju, bardzo, bardzo duża ilość benzyny. Natomiast co istotne w dalszym zakresie, przede wszystkim duża ilość ścieru, takiego jak żelaza, aluminium, nawet miedzi. Co istotne, kwestia wyczerpania dodatków. No tutaj w zakresie powiedzmy tego przebiegu, ok, można powiedzieć, dobra, ten przebieg powiedzmy w jakiś sposób już jest duży. Niemniej jednak ta połączenie z tą niską lepkością bardzo negatywnie działało na ten silnik. Co się okazało? Okazało się, że to między innymi już zaczęło generować rysy na gładziach cylindrowych. Natomiast jak się okazało, użytkownik pobrał kolejną próbkę i po kolejnym dystansie, ponieważ ten olej po tych 9600 km został w autoryzowanej stacji wymieniony, więc po około 3000 km od wymiany oleju pobrał kolejną próbkę i została ona przebadana. Teraz możecie zobaczyć wynik badania po około 3100 km z tego samego hot hatcha, gdzie jest zalecony olej 0W16. I co się okazuje? Tu mamy dystans trzykrotnie mniejszy niż wcześniej, a i tak lepkość w 40 stopniach, poziom krytyczny, ponownie brak stabilności pomiaru, poprzez potężny spadek lepkości w 100 stopniach i oczywiście nie da się wyznaczyć wskaźnika lepkości. Natomiast jeżeli chodzi o całkowitą liczbę zasadową, uwaga, potężny spadek liczby zasadowej, to oczywiście zakres nitracji podwyższony czy utlenienia, ale przede wszystkim istotna kwestia. Ta próbka została pobrana w zimie i proszę zobaczyć na zawartość wody. Ta zawartość wody jest trzykrotnie wyższa, bo norma to jest 1000 ppm, prawie trzykrotnie wyższa dla, no można powiedzieć, tutaj oleju z eksploatacji, a to jest zakres krytyczny. Dlaczego? Bo tym bardziej, kiedy uruchamiamy samochód w zimie, a jest to zakres temperatury ujemnej, tam po prostu następuje takie, jak już podawałem na naszym kanale w wielu materiałach, to kwestia związana z nanoszkiełkowaniem. To wtedy, zanim ten olej zostanie rozgrzany, tam taki nanolód krąży w układzie smarowania. Natomiast to istotne, bardzo, bardzo duża ilość paliwa w oleju silnikowym, więc zakres bardzo krytyczny, ale kolejna rzecz, znowu widzimy bardzo dużą ilość ścieru metalicznego, żelaza, miedzi czy aluminium i znowu sytuacja, istotne wyczerpanie dodatków po dystansie jedynie 3100 km, czyli to pokazuje, że ten olej zalecony normą producenta jakby nie jest w stanie spełnić tutaj założonego celu, założonego interwału. Co więcej, w takiej sytuacji nasila to problematykę nadmiernego tarcia, nasila to problematykę zjawiska samozapłonu i co istotne, weryfikacja endoskopem wykazała, że niestety przy nawet małym przebiegu ten silnik już ma pionowe rysy na gładziach cylindrowych. Tak jak Zachar i poznaliśmy się z Zacharem przez tematykę rozwiązania problemu w Hondach Type R, tak samo poszukując rozwiązania
na problem swojego nowego samochodu trafił do mnie pan Marcin Malik. Ta oficjalna informacja jest też dostępna. Otóż pan Marcin miał poważny dylemat ze swoim nowym samochodem z przebiegiem gdzieś około 6000 km, z dwukrotnym już problemem niewyjaśnionym przez gwaranta, a chodziło o problem między innymi związany z układem emisyjnym, raz ten samochód już wtedy trafił na lawecie. Problem tak naprawdę dotyczył właśnie negatywnych zjawisk, między innymi zjawiska samozapłonu, czy zjawiska LSPI, złego spalania mieszanki, nadmiernego tarcia, wręcz do tego stopnia, że generowało to błędy związane z układem emisyjnym. I pan Marcin trafił na artykuł o naszym światowym odkryciu, później się umówił, przyjechał, cała weryfikacja, cały zakres badań, nawet zrobiliśmy pomiary emisyjne. I co się okazało? Okazało się, że później ta synergia pomiędzy silnikiem, skrzynią biegów, zostały wprowadzone usprawnienia, ponownie wszystko sprawdzone. Okazało się, że diametralnie spada, tak powiem, obciążenie emisyjne, ponieważ mieszanka jest efektywniej spalana, silnik ma mniejsze wewnętrzne obciążenia, a więc od razu przełożyło się to na zmniejszenie emisji. Przełożyło się to także na poprawienie elastyczności, dynamiki, pracy skrzyni biegów i zmniejszenie zużycia paliwa. Biorąc pod uwagę fakt, pan Marcin później wykonał u nas kilka innych sprzętów, łącznie z jakąś i koparką, i motocyklem. Dlaczego? Ponieważ doświadczył tych efektów. Jeszcze bardziej doświadczył efektów w momencie, kiedy mógł wspólnie uczestniczyć ze mną przy usprawnianiu swojego motocykla i to on tutaj na hamowni siedział, dosiadał tego swój motocykl i mógł zauważyć tą zmianę, istotną zmianę, kiedy kompletnie inaczej taka jednostka usprawniona reaguje na obciążenie. Czyli po prostu ona, można powiedzieć, dużo łatwiej radzi sobie z danym obciążeniem, a te obciążenie w warunkach rzeczywistych, no to przecież w szczególności jazdę w warunkach jakichś trudniejszych, czy podjazdy pod jakieś górki, czy przyspieszanie, czy jazda w wietrze. Także te wszystkie elementy obciążenia, które generuje nam normalna eksploatacja. Więc tutaj taki konkretny przypadek, jak efekty mojego światowego odkrycia, rozwój technologii przełożył się w przypadku pana Marcina na rozwiązanie problemu w jego nowym samochodzie. Jak już mogliście zobaczyć na tych dwóch przykładach badań olejów, no, o niskich lepkościach z dwóch różnych silników, zapłonem i skrowem, no to coś nie gra z tymi tematami dostosowanych norm, no i kwestia nadmiernego tarcia tam zbiera żniwo. Tutaj możecie zobaczyć Tribotester RS11, a naprawdę taki szerszy test tarcia możecie zobaczyć u nas na kanale na YouTubie. Obszerny test tarcia olejów i dodatków do nich, to jest 4-godzinny materiał, obszerny, już dostępny w zasadzie od roku czasu, więc jak najbardziej zapraszam, a dzisiaj pokażę jakby szczątkowo i wyjaśnię, jak on powstał i dlaczego. Jeśli chodzi o badanie nad tarciem, to oczywiście w świecie funkcjonuje to gdzieś mniej więcej od lat 60., gdzie rozwijała się nauka zwana tribologią. Natomiast interesując się tym zakresem, chcąc przebadać, doświadczałem tego, że niestety coś musi być na rzeczy nie tak z kwestiami, jak się bada to tarcie, skoro minęło tyle lat, problematyka tarcia jest tak potężna, co więcej, tak diametralnie te sprawności poprzez zmniejszanie tarcia się nie poprawiały. Dlatego został zbudowany taki autorski Tribotester RS11, wykorzystując pewną metodę, którą bada się, tak powiem, tą korelację pomiędzy rolką a wałeczkiem, niemniej jednak bardziej rozwinięty po to, aby można było też badać straty momentowe. Co więcej, badać to w warunkach jak najbliższych warunkom rzeczywistym, które występują na przykład w silnikach czy skrzyniach biegów. I tak jak wspomniałem, z użyciem tego urządzenia możecie zobaczyć obszerny test tarcia. Ci, którzy są bardziej wnikliwie zainteresowani, jak najbardziej, tam macie mnóstwo danych.
i jest tam mnóstwo tego materiału z pokazaniem badania każdej z próbek. Natomiast tutaj możecie zobaczyć jakby taki finalny efekt ciekawego doświadczenia, ciekawego badania na tym trybotesterze, czyli zestawienia oleju nowego z olejem, można powiedzieć, po przebiegu tam około 6,5 tysiąca kilometrów i to są oleje zalecone fabrycznie. Natomiast także oleju nowej, takiej kompozycji indywidualnej w naszej technologii, a z drugiej strony oleju, tak naprawdę tej kompozycji po przebiegu około 10,5 tysiąca, czyli takie zestawienie badania oleju nowego do po większym przebiegu, bo około 10,5 tysiąca kilometrów. Teraz przed sobą macie zdjęcie finalnie z badania na trybotesterze czterech próbek. To jest zdjęcie tego wałeczka, który można powiedzieć ociera o kręcącą się rolkę pod odpowiednią oczywiście siłą nacisku. Tutaj zakres też istotny w przypadku takiego badania temperatury dostosowanej poprzez tutaj możliwość automatyki temperatury dostosowanej, która występuje faktycznie w takim silniku. To jest olej o niskiej lepkości bazowej. No i próbka 1. No tutaj jest zakres nowego oleju, który jest zalecany przez producenta, wysokość bruzdy 8,81, a głębokość, czyli to zużycie 0,4 mm. Próbka 2 to jest ten sam olej jak próbka 1, natomiast już po przebiegu około 6,5 tysiąca km tam było bardzo duża ilość benzyny, już wyczerpanie dodatków, wysokość bruzdy 10,56, zużycie 0,64 mm. Próbka 3. To jest indywidualna kompozycja Mainano, natomiast po przebiegu około 10,5 tysiąca kilometrów, w takim przebiegu przekroczonym, oczywiście kompletnie nie zalecamy przekraczania tutaj wskazanych interwałów. Natomiast mimo tego wszystkiego, ta indywidualna kompozycja dostosowana tutaj do potrzeb i warunków eksploatacji, wysokość bruzdy 7,06 i zużycie jedynie 0,26. A więc tutaj ten zakres próbki 3, mimo przebiegu po około 10,5 tysiąca km, wynik jest znacząco lepszy niż dla próbki 1, czyli nowego oleju zaleconego przez producenta. No i próbka 4 to jest nowa kompozycja indywidualna, więc widać tutaj, że nastąpiło zużycie, bo przy tej nowej 6,28 i tylko 0,16, ale te wyniki, patrząc na próbkę 4 do próbki 1, czy próbki 3 do próbki 2, czy próbki 1, pokazują ewidentnie, że indywidualna kompozycja dużo lepiej służyła tej jednostce napędowej, dużo lepiej służyła temu silnikowi. Co więcej, było tam wyczuwalne paliwo, ale w dużo mniejszym stopniu niż w przypadku próbki 2. No i bardzo istotne, że w takiej sytuacji to też potwierdza, że ten olej zalecony przez producenta co do kwestii lepkości i składu nie służył tej i nie służy tej jednostce napędowej, doprowadzając, co widać też w danych tribotestera, do nadmiernych strat momentowych. No dobrze, mogliście zobaczyć już tutaj mniej więcej zakres związany z efektami pod kątem też badania tarcia. Oczywiście, jak wspominałem, ten obszerniejszy test tarcia jest dostępny na naszym kanale na YouTubie. Natomiast są kwestie nauki, metod, który się wykorzystuje. Już 3 lata temu zleciłem zakres badań na Akademii Górniczo-Hutniczej odnośnie kwestii związanej z badaniem współczynnika tarcia. Badanie współczynnika tarcia, którym w skrócie jest to, tak powiem, wskaźnik bezpostaciowy, czyli KOW, zostało to przebadane. I tutaj będę chciał pokazać, bo badaliśmy sporo próbek, natomiast chciałbym Wam pokazać kwestię związaną z olejem. Olejem silnikowym 5W30, już dobrej naprawdę jakości, wybraliśmy takiej lepszej jakości w stosunku do jakby rozwojowej technologii, bo wtedy jeszcze pracowałem nad rozwojem autorskiej technologii zmniejszania tarcia. Więc zobaczcie, jak wygląda sytuacja badania na współczynnik tarcia. Teraz przed sobą możecie zobaczyć badanie oleju silnikowego. To oczywiście dla sytuacji weryfikacji na każdą próbkę podlegały 3 badania. Tu w przypadku oleju silnikowego mamy bardzo duże rozbieżności, ale widać, że ten współczynnik tarcia on narasta wraz z narastaniem ilości cykli. To też jest kwestia dosyć spotykana w praktyce,
że po prostu olej, no niestety w jakiś sposób wpływa na pogarszanie sprawności, narastanie tarcia wraz z czasem jego eksploatacji. I tutaj dochodzi do sytuacji, że nawet współczynnik tarcia sięga 0,18, w innym przypadku 0,13, więc taka średnia, która została pokazana nam w wynikach badania, to jest zakres mniej więcej w okolicach 0,13 współczynnik KOF. Natomiast teraz możecie zobaczyć inną próbkę, tu już właśnie z kompozycją w technologii przejściowej. Ja ją nazywałem jeszcze technologią 4.0. To jest taki pakiet właśnie dodatków pod kątem zmniejszenia negatywnych zjawisk i przede wszystkim, co trzeba istotnego tu zauważyć. Trzy badania, tak jak można było zobaczyć w przypadku oleju, naprawdę tam były duże rozbieżności. Tu jest duża stabilność. Co więcej, widać, że to tarcie początkowo jest wyższe, później ono się stabilizuje i spada ten współczynnik tarcia, ale przede wszystkim ta istotna stabilność, no i wartość. Wartość sumaryczna bardzo niska, bo ten współczynnik tarcia średni określony dla tych trzech badań to 0,0855, a więc już zadziwiająco niski współczynnik tarcia faktyczny. No w przypadku też istotnego zakresu temperatury, która została tam ustalona, czyli tej wartości faktycznej 120 stopni dla w obydwu przypadkach, ponieważ taka temperatura oleju występuje w silnikach, do których te oleje i te kompozycje są stosowane. Po pokazanych już wynikach badań, czy olejów, czy kwestii tarcia, no, może ktoś odnieść wrażenie, że problematyka dotyczy silników, samochodów, olejów o niskich lepkościach, czy właśnie te oleje o niskich lepkościach, jak są tam zalecane. No, muszę powiedzieć, że nie, że problematyka dotyczy wszystkich, dlatego tutaj chciałbym jeszcze pokazać przypadki dotyczące samochodów, w których zalecone są oleje o wyższych lepkościach, na przykład 0W40 czy nawet 10W60. I zanim to pokażę, to chcę też uspokoić osoby, które jeżdżą silnikami diesla. W dalszej części oczywiście zobaczycie też kwestię związaną ze zmianą sprawności, pokazaniem takich efektów, jak i także napęd wpływa, jak i także kwestie związane z olejami i co się dzieje w silnikach diesla. Natomiast przejdźmy teraz do sytuacji oleju 0W40. Samochodu, który i w przypadku pana Tomasza, który był opisywany na łamach Autokult, pan Marcin Łobodziński wtedy podjął temat, jakby artykuł jest oczywiście dla was dostępny w zakresie benzyny w oleju, przestawania się nadmiernej ilości benzyny w oleju. Tam akurat problem był bardzo duży w tym hot hatchu, ponieważ olej po około 1000 kilometrach tak naprawdę nie nadawał się do użytku, więc zobaczcie wyniki badania. Teraz przed sobą możecie zobaczyć wynik badania. To jest olej po około 1100 km. Olej zalecony i rekomendowany przez producenta 0W40. No, zakres krytyczny. Krytyczny dlatego, że oczywiście udało się pomierzyć i przebadać te lepkości, niemniej jednak spadek lepkości w zakresie pomiędzy 25 a 31%. Zakres krytyczny. Na co trzeba zwrócić jeszcze szczególną uwagę, to kwestia glikolu. Przekroczona ilość glikolu w oleju silnikowym, czyli poprzez kwestię, która była weryfikowana, przegrzewania się, nadmierna ilość glikolu przedostawała się do oleju. Też kwestia związana z wodą, bo okazało się, że dolot powietrza jest tak skonstruowany, że w sytuacji jazdy w deszczu niestety przedostaje się tam duża ilość wody i finalnie także trafia do oleju. No i co kwestia związana z paliwem? Bardzo, bardzo krytyczna ilość paliwa. W zasadzie był potężny odór spod korka w lewo oleju i to w dystansie, no dla wielu wydającym się małym, 1100 km. Przecież tak naprawdę nie można byłoby się takim samochodem wybrać
jak to niektórzy klienci podkreślali, na zakupy do Mediolanu, bo niestety trzeba byłoby zorganizować sobie pomiędzy wymianę oleju silnikowego. No i co w takiej sytuacji należało zrobić? Można powiedzieć, że z jednej strony sytuacja patowa, bo samochód na gwarancji, nie można nic innego zastosować. Oczywiście został wykonany zakres ekspertyzy. Wtedy użytkownik podjął działanie z gwarantem po to, aby dostać, można powiedzieć, w jakiś sposób zielone światło do dalszych działań. I to w rzeczywistości w autoryzowanej stacji częściowo wykonano pewne usprawnienia według naszej technologii, według kompozycji. Oczywiście myśmy to rozwijali, dochodząc do pułapu, w którym nawet badałem, sprawdzaliśmy w tym tygodniu i okazało się, że po takim samym mniej więcej dystansie już nie czuć intensywnie benzyny w tym oleju, ale to była kompletna nowa kompozycja. Pracowaliśmy nad tym przez rok czasu, ale tutaj możecie zobaczyć wynik badania właśnie pierwszej takiej indywidualnej kompozycji, która trafiła do tego silnika i wykonała dystans testowy. Teraz przed sobą możecie zobaczyć wyniki badania tego hot hatcha dla takiej fuzji olejowej dla 0W40 z pierwszą fazą dodatków po 1300 km, więc w zakresie dystansie większym. No i co się okazuje? Oczywiście widać to paliwo w oleju, ale bardzo istotny zakres, mamy już dużo, dużo mniej glikolu w oleju. On już gdzieś w jakiś sposób mieści się w normie. Natomiast spadek lepkości, oczywiście on jest, niemniej jednak już mieści się w zakresie 13-14%. Oczywiście zakres za duży, jednakże ta jednostka już mogła dużo lepiej funkcjonować, dużo lepiej pracować. I jak już wspomniałem wcześniej, później powstały następne zmiany, zarówno dotyczące zmniejszenia negatywnych zjawisk w napędzie i kolejnych kompozycji, wręcz takich indywidualnych kompozycji olejowych z dodatkami, gdzie uzyskana została jeszcze dużo większa poprawa. Poprawa do tego stopnia, że użytkownik mógł rok do roku polepszyć, bo jeździł tym autem też po torze, polepszyć swój czas na danym torze nawet o 2,5 sekundy na jednym okrążeniu. W świecie tuningu, w świecie motosportu panuje takie przyzwyczajenie wręcz do olei o bardzo wysokich lepkościach, czy olejach rzędu 15W50, czy olejach rzędu 10W60, to czy 20W60. Natomiast niekoniecznie jest to pozytywny zakres, ponieważ lepkość to nie wszystko. To kwestia składu, korelacji całości. Trzeba jasno powiedzieć i mogę śmiało powiedzieć jako autor światowego odkrycia, że wykupując nawet najlepszy olej, to tak jakbyśmy kupili najlepszą obręcz koła, ale jeździli bez opony. Takie będą straty, takie będzie podwyższone tarcie i w zasadzie będziemy mieli niską sprawność. No oczywiście nie powinno się jeździć na samej obręczy koła, więc moim zdaniem nie powinno się też jeździć na samym oleju, ponieważ on sam w sobie ma jeszcze pewne uchybienia i braki i należy tutaj to odpowiednio zmienić, żeby poprawić sprawność. Dlatego zobaczcie, jak wygląda sytuacja na oleju 10W60 i tu uwaga. Po 200 km intensywnej jazdy samochodem benzynowym, zapłonem iskrowym, bez doładowania, o podwyższonej mocy, po 200 km intensywnej jazdy. Teraz macie przed sobą wynik badania laboratoryjnego oleju silnikowego 10W60 po około 200 km takiej intensywnej jazdy, na zimie jazdy OS-owej. No, jest to zakres, który jest też szokujący, natomiast jasno trzeba powiedzieć, wielu z użytkowników samochodów drogowych myśli, że w motosporcie wszystko się tak analizuje, sprawdza. No powszechnie nie. Naprawdę w gro przypadkach gro zespołu zawodników nie bada takich rzeczy. Jakby tam postępuje kwestia wymiany elementów, kosztów, usterek
I naprawdę, choć powinno się dla kwestii efektywności i osiągów to badać, to w wielu sytuacjach się nie bada. I co tu macie przed sobą? Przede wszystkim kwestia spadku lepkości, dramatycznego spadku lepkości, jeżeli chodzi o zakres. To tak naprawdę zostało tej lepkości około 25%, czy tam 30%, powiedzmy orientacyjnie 30% tego, co stanowi nowy olej. Oczywiście w 100 stopniach tej próbki nie dało się przebadać. Potężna ilość paliwa w oleju i potężna ilość żelaza. Tutaj też aluminium. Co kwestia dodatków? Te dodatki oczywiście na bardzo niskim poziomie. No i tutaj praktycznie on jest krytycznie zanieczyszczony tym ścierem metalicznym. Co więcej, kiedy była pobierana próbka oleju z tego silnika, okazało się, że ten silnik wyposażony jest w magnes na korku spustowym z miski olejowej. Tam było już mnóstwo opiłek. To świadczy zarazem, że no, problematyka złego spalania mieszanki, za dużego intensywnego wykorzystania benzyny do chłodzenia komory spalania, też niedostosowania tego oleju do potrzeb tej jednostki powoduje no, pogorszone osiągi, pogorszoną sprawność, ale przedwczesne zużywanie się silnika, a jak wiadomo, na przykład tutaj taka jednostka usportowiona, no niestety ona jest kosztowna i każda rewizja jej jest kosztowna, a więc tu między innymi w problematyce negatywnych zjawisk oleju, zjawisku samozapłonu, nieodpowiedniego spalania mieszanki, trzeba się doszukiwać tego, co można poprawić i w takiej sytuacji poprawić nie tylko osiągi, ale wydłużyć trwałość. Jak już widać z tych wielu faktów, naprawdę problematyka negatywnych zjawisk sprawności to jest temat obszernie gdzieś, można by było powiedzieć, przez wiele lat zaniedbany. Choć te samochody, maszyny wyglądają bardzo fajnie i wydaje się, że wszystko jest zrobione na topie, na czasie, to w wielu sytuacjach, jak widać, ta sprawność jest bardzo niska. Natomiast w naszych filmach, też informacjach pojawiają się jeszcze dodatkowo istotne kwestie, taki temat związany z niespalalnością mieszanki paliwowej, który ma do czynienia zarówno w silnikach z zapłonem iskrowym, jak i w dieslach. Natomiast tu chciałbym pokazać ten zakres bardzo istotny w silnikach właśnie benzynowych z zapłonem iskrowym, ponieważ ta niespalalność mieszanki często na poziomie krytycznym, czyli ten silnik spalinowy nie jest w stanie efektywnie jej spalić. To objawia się między innymi, jak widzicie, później w takich osadach w końcowej części układu wydechowego. No i ktoś może pomyśleć, że przed nim jedzie diesel, a w rzeczywistości to jedzie przed nim silnik benzynowy. Często to oczywiście można doświadczyć, zobaczyć w silnikach, które nie mają filtra GPF, czyli tego filtra cząstek w benzynie. Natomiast patrząc z punktu widzenia diagnostycznego, to wielokrotnie ta mieszanka potrafi być w tych zakresach, kiedy jeszcze intensywniej silnik chłodzi się paliwem, kiedy jednostka sterująca intensywniej dotryskuje paliwo, to w silnikach doładowanych, choć w gro przypadkach występuje to też przy osiąganiu, powiedzmy, tej mocy w średnim zakresie i w szczególności mocy maksymalnej, także w silnikach wolnosących. I to jest ciekawostka na bardzo różnych zakresach czasowych, ponieważ zdarzyło mi się badać jednostki, które mają wiek 30 lat i naprawdę mają w miarę stechiometryczną mieszankę, czyli mogą mieć nawet w miarę czysty wydech, a są jednostki, które są w miarę nowej technologii, i od razu bardzo szybko dolewają tego paliwa, ta mieszanka jest bardzo bogata. To w zależności, jak już powiedziałem, czy jest zwykły układ katalityczny, czy też z GPF, no to może być w sytuacji, kiedy jest filtr cząstek stałych GPF, może być to niewidoczne, a jednak ta sadza się generuje w tej pierwszej części do układu emisyjnego. Co więcej, wtedy bardziej obrywa olej, te wszystkie negatywne składniki idą w olej, idą w komory spalania. I tu właśnie kwestia, jak to wygląda w komorze spalania. Ta problematyka związana z negatywnymi zjawiskami i ta benzyna, to także kwestia przyspieszonej możliwości powstawania rys na gładziach cylindrowych. Zresztą możecie to zobaczyć w miarę świeżej jednostki i takie sytuacje się dzieją. Co więcej,
kolejny temat, czyli spadek szczelności dynamicznej i przedostawanie się też tych zanieczyszczeń oparów przez nieskuteczny układ separacji oparów z powrotem do układu ssącego, układu doładowania i finalnie do komory spalania. Więc tyle mówi się o emisji, buduje się bardzo skomplikowane układy emisyjne, kosztowne, a tu okazuje się, że nadal potężne zanieczyszczenia w sposób świadomy, konstrukcyjnie przedostają się do komory spalania, choć nie powinny. Bo w zapisach norm emisji jest tak, że ma być kontrola nad operami ze skrzyni korbowej. Tej kontroli permanentnie nie ma. Jednostka sterująca tego nie kontroluje, nie ma odpowiedniej separacji, filtracji i te zanieczyszczenia, ten też, bym powiedział, zużyty olej, ścier, nawet który jest w oleju, te zanieczyszczenia przedostają się do komory spalania i tam sieją też spustoszenie. Oczywiście na te zanieczyszczenia w komorze spalania wpływa także paliwo. Tu możecie zobaczyć efekt, gdzie samochód ma przebieg około 8000 km, a już gdzieś kwestie rys na gładziach cylindrowych, ba, kwestie związane z zanieczyszczeniami. To między innymi skład benzyn związany z słynnymi olefinami, które mają tendencję do tworzenia tego rodzaju nagaru, wytrącania się żywic, no i to później potężnie zanieczyszcza, finalnie nawet zakleja pierścienie. Natomiast z kolei zmniejszenie tych zjawisk, poprawienie, to także lepsza kultura pracy. Gro użytkowników szuka też opcji wyciszenia samochodów i są sytuacje bardzo ciekawe, kiedy to użytkownik, powiedzmy, inwestuje w 15 tysięcy złotych w wyciszenie samochodu, wyciszono mu 3-5 decybeli, a okazuje się, że samo zmniejszenie negatywnych zjawisk silnik i napęd daje poprawę 7 decybeli, na przykład zmniejszenia hałasu. I w tym przypadku możecie zobaczyć, że to w nowym samochodzie, tak, który miał olej po 1600 km, a więc jakby no od wymiany, więc mały przebieg, a finalnie po zmniejszeniu negatywnych zjawisk w takim pakiecie spada hałas na biegu jałowym już o 7 decybeli. To też efekt zmniejszenia tarcia, ale tej reakcji synergicznej, bo wtedy jednostka sterująca, aby utrzymać pracę biegu jałowego, zmienia parametry, zmienia zapłon, często wycofując zapłon, zmniejsza ilość, ciśnienie, na przykład w wysokociśnieniowym układzie bezpośredniego wtrysku, po to, żeby silnik za bardzo mu się nie rozbiegał, to w tym momencie ta jednostka pilnuje, aby pracował w tym niższym pułapie obrotów, no i tymi parametrami żongluje. To też oprócz zmniejszenia tarcia przeradza się na mniejszy hałas. Podsumowując już ten zakres poświęcony silnikom o zapłonie iskrowym, benzynom, tym problematykach związanych z przedostawaniem się benzyny do oleju, zjawiskami samozapłonu, naszym światowym odkryciem, znaczącej poprawy sprawności możliwej pokazanej na samochodzie rajdowym, to przechodząc już, co ma sugerować ten wielki dom na kółkach do jednostek diesla, problematyka sprawności jest potężna i trzeba działać. Te możliwości są, a ten zakres jest na pewno dostępny dla ludzi, którzy podchodzą w sposób otwarty i chcą zrobić coś lepiej. Natomiast jeżeli chodzi do silniki diesla, silniki wysokoprężne, to one bazowo, no tak się przyjmuje, że dysponują wyższą sprawnością, możliwie w okolicach 50%, niż powiedzmy silniki z zapłonem iskrowym, gdzieś około do 40%. Więc tu mamy przedstawiciela, między innymi ten dom na kółkach, gdzie jest wyposażony w silnik diesla. Oczywiście od jakiegoś czasu ten downsizing dopadł także takie domy na kółkach i niestety one często bardzo wielkie, obciążone, no niestety mają małe silniki. Ten akurat potężnie wielki ma jedynie silnik 2.0 biturbo diesel o mocy jedynie 170 koni, więc ten silnik tam się bardzo męczy. Natomiast patrząc na sytuację diagnostyk, badań, no to trafiające też samochody nowe po okresie docierania, to chciałbym Wam właśnie pokazać kilka takich przypadków w różnym zakresie przebiegu. No i z pewnością zobaczycie też szokujący wynik badania. Badania laboratoryjnego oleju silnikowego po 4 km od wymiany oleju. Faktycznie ten olej został wymieniony, ale jakie wyniki
To zobaczycie później. Teraz możecie przed sobą zobaczyć wynik badania laboratoryjnego. Olej 5W30, samochód nowy, przebiegnie całe 3000 km. To silnik 3.0 biturbo, nowej generacji silnik i też jest to jednostka hybrydowa. Oczywiście zakres, który wielu może zszokować, bo jeżeli kupuje się samochód takiej klasy, klasy premium, a nawet bym powiedział premium plus, za naprawdę dużą kwotę, to z pewnością no, oczekuje się, że to będzie wykonane w należyty sposób, a z drugiej strony, że tym bardziej po okresie niecałych 3000 km, że nie będzie dochodziło do nadmiernego niszczenia jednostki napędowej. Jednostki napędowej, ponieważ tu pokażę wynik badania laboratoryjnego i to, co możecie widzieć, to z silnika, natomiast zobaczycie później, jak wyglądało to wszystko w elementach napędu. Natomiast co tutaj widać? Przede wszystkim tak, no potężny spadek lepkości, zarówno w 40, jak i 100 stopniach. Bardzo duża ilość paliwa, bardzo duża ilość żelaza, czy aluminium, czy miedzi. Tą próbkę otrzymaliśmy jeszcze przed przyjazdem samochodu do przebadania od klienta. Jego mechanik po wyciągnięciu filtra też był zaskoczony, po prostu dużo opiłek na filtrze oleju. No i w takiej sytuacji jasno trzeba powiedzieć, że to jest zakres tak zwanego powstawania ścieru dotarciowego i ten ścier dotarciowy powinien być usunięty w każdym przypadku. Oczywiście praktycznie nie przewiduje się w motoryzacji, żeby olej, wszystkie oleje były weryfikowane i badane i w tym momencie wymieniane po okresie docierania. Tak naprawdę ten samochód, gdyby nie wnikliwość użytkownika i chęć zadbania, miałby wymieniany olej być może po 20 czy 30 tysiącach kilometrów. Wtedy już dochodzi do takiego wewnętrznego zniszczenia, że ciężko później otworzyć i jasno trzeba powiedzieć, że to jest świadome postarzanie produktu, jakim jest w tym momencie kosztowny samochód. Natomiast to wszystko tu widzicie w efekcie zjawiska nadmiernego tarcia. Uwagę jeszcze należy zwrócić w kierunku pozycji sadza. Oczywiście w silnikach diesla przyjmuje się, że sadza, czarny olej jest normalny. Tutaj wartość 6,54, jak na przebieg niecałych 3000 km jest bardzo duża. Ten silnik musiał być prawie trzykrotnie efektywnie, intensywnie płukany, aby go oczyścić, żeby można było w ogóle zastosować świeży olej. I oczywiście tam poszła indywidualna kompozycja z pakietem dodatków, gdzie jak możecie zobaczyć teraz, po zakresie całego pakietu silnik i napęd, można było tym wielkim kolosem z dużym silnikiem, no ciężkie auto, bo to hybryda, duża bateria, uzyskać przy jeździe z taką prędkością, no takie, można powiedzieć, bardzo śmieszne, niskie zużycie paliwa. Jak mogliście już zobaczyć, kwestia związana z tym badaniem no, oleju 5W30 z nowego samochodu mającego niecałe 3000 km, no tak naprawdę wielu nie zagląda, wielu tak nie sprawdza. To akurat jeden z klientów, który z polecenia trafił do nas, chcąc zadbać od początku o swój nowy samochód. Ale zadbać, to znaczy sprawdzić, ale to nie tylko kwestia silnika, to także kwestia napędu, skrzyni biegów, w tym przypadku napęd na cztery koła, więc w tym momencie mamy skrzynię automatyczną, skrzynię rozdzielczą, przedni i tylny dyferencjał. Więc zobaczcie, jak wyglądają te oleje. To po prostu jest sytuacja szokująca. Samochód, który do nas trafił, to miał przebieg około 5,5 tysiąca. To też ważna rzecz, bo po tym zakresie badania, z uwagi, że użytkownik miał do nas no, większą odległość, zaleciłem przepłukowanie, w zasadzie wymianę oleju z filtrem. Jak wspomniałem, mechanik mógł już widzieć ten filtr oleju z opiłkami i wtedy samochód przyjechał do nas, miał 5,5 tysiąca kilometrów, ale widać, jak wygląda ten miskofiltr ze skrzyni biegów. Tutaj wewnętrznie tak naprawdę jest mnóstwo ścieru na wszystkich magnesach. Zresztą tutaj jest porównanie też do nowego miskofiltra, więc widać ten zakres różnicy. Ale kolejna rzecz, jak wyglądają oleje z dyferencjału. Proszę zobaczyć, przecież to jest mnóstwo pływających opiłek wewnątrz
i pozostałe elementy także ten duży problem. Tak naprawdę nikt, o ile ludzie zaglądają, użytkownicy zaglądają powiedzmy do tego oleju silnikowego i potrafią wymieniać olej silnikowy po okresie docierania, to w zasadzie mało kto zagląda do elementów napędu. Naprawdę to jest rzadkością, żeby ktoś w taki sposób, nie mając kontaktu z nami, stosował taki zakres wnikliwego przeglądu, analizy. No ale z drugiej strony, skoro widzicie tutaj te efekty zjawiska nadmiernego tarcia, to co by dało sama wymiana? Oczywiście ciut ona pomoże, niemniej jednak to jest tylko i wyłącznie potwierdzenie, że oleje w każdych z tych elementów napędu niestety nie spełniają należycie swoich potrzeb i generują nadmierne wewnętrzne obciążenie i nadmierne zużycie. I w tym momencie zachodzi pytanie, no dobra, to kwestia sprawności. Okej, silnik sam diesla już wyżej sprawny, ale też dużo traci z uwagi na nadmierne kwestie tarcia. Tam też występuje intensywny problem spalalności mieszanki, co widać już było także po problemie ilości sadzy w oleju, ale w następnych wynikach będzie to bardziej wyjaśnione. Natomiast jest jeszcze kwestia napędu. Teraz przed sobą możecie zobaczyć wykres sprawności właśnie silnika diesla z napędem AWD, czyli z napędem na 4 koła. I ta sprawność silnika diesla, powiedzmy przyjęta, oscyluje w okolicach 50%. Możliwa jest do uzyskania poprzez w zasadzie bezinwazyjne działania do podniesienia na 70%. Ona jest możliwa tak naprawdę bez wnikania w konstrukcję. Natomiast mając te 50% w rzeczywistości poprzez straty w napędzie traci się 50%, około 50% sprawności tego silnika i w tym momencie do użytku w warunkach rzeczywistych mamy około 25%. Natomiast mamy wykres sprawności też silnika diesla z napędem AWD, ale po zmniejszeniu strat wewnętrznych. Silnik i napęd. I jak to wygląda? Właśnie możliwa do uzyskania, 70% ta sprawność jest dostępna, ale co istotne, dlatego nie ma sensu robić tylko w samym silniku usprawnień polegającym na zmniejszeniu tarcia i zjawisk synergicznych, ponieważ dużo tracimy w napędzie. W sytuacji zmniejszenia tego w napędzie powoduje to, że wcześniej mieliśmy tutaj około 25% tylko i wyłącznie w zakresie, kolokwialnie mówiąc, na kole, a mamy 52,5%, więc mamy bazowo więcej wtedy na kole niż dostępne było na samym silniku, powiedzmy w warunkach laboratoryjnych. To jest zakres, który już można było zobaczyć przy zmianach pokazanych w zakresie benzyn, w szczególności na tej jednostce po naszym światowym odkryciu. Natomiast jest kwestia istotna. Tutaj w przypadku silnika diesla, gdzie występują bardzo duże ciśnienia, bardzo duże siły, bardzo duże momenty, dużo momentu jest straconego i dużo tego momentu, który jest stracony, można odzyskać, a co za tym idzie, zmniejszyć zużycie paliwa i co bardzo ważne, zmniejszyć obciążenie układu emisyjnego i układu wtryskowego, o czym więcej w dalszej części. Co teraz widzicie? Tak naprawdę widzicie efekt krok po kroku płukania silnika diesla. I ktoś by mógł pomyśleć, to jaki on ma przebieg? Z 200-300 tysięcy kilometrów? Takie zabrudzenia, tyle sadzy? No tu muszę rozczarować. To, co widzicie, to jest silnika diesla nowego o przebiegu około 12 tysięcy kilometrów. Słuchajcie, 12 tysięcy kilometrów od nowości i tak sytuacja wygląda. I to jest nie takie płukanie, jakie stosuje się na rynku, że wlewa się preparat, pracuje się w nim 15-20 minut. Tutaj to jest pełne płukanie statyczno-dynamiczne, takie też z tym płukaniem przelewowym i to jest zakres cały czas na nowym oleju z większym wolumenem preparatu niż się normalnie stosuje i dłuższy czas płukania.
za każdym razem stosując nowy filtr oleju. Więc widać, jak ten silnik był potężnie zanieczyszczony po około 12 tysiącach kilometrów. Natomiast ten olej był badany i zobaczcie, jak wygląda wynik badania laboratoryjnego tego oleju po około 12 tysiącach kilometrów. To jest olej 5W30. Teraz możecie zobaczyć wynik badania laboratoryjnego tego oleju 5W30 po przebiegu około 12 tysięcy kilometrów w zestawieniu do nowego oleju. Tutaj już od razu rzuca się pewien istotny punkt. Ten nowy olej miał zbyt niską liczbę zasadową, czyli ten nowy olej, który był tu referencyjnym, tak naprawdę nie powinien trafić do sprzedaży. Ale jak to ma zweryfikować użytkownik? No tak naprawdę nie jest w stanie, ponieważ no, kupuje oryginalnie zapakowany olej, tym bardziej jeśli to jest olej, to jak tutaj był kupiony z autoryzowanej stacji, no i w tym momencie, no co, no, pozostaje go wlać do silnika. Więc ten olej, który tutaj został nawet kupiony jako referencyjny, nie powinien trafić do sprzedaży, ale już ten olej z eksploatacji. Potężny spadek lepkości, to też kwestia ilości paliwa, które przedostawało się do oleju silnikowego, ale co bardzo istotne, ilość sadzy. Ilość sadzy 35-32 ABS na centymetr, więc po prostu bardzo, bardzo, bardzo duża ilość sadzy. Tak naprawdę faktycznie można było pomyśleć, że temu silnikowi do przebiegu można byłoby dopisać co najmniej kolejne zero. Natomiast co dalej z innych parametrów? Oprócz spadku lepkości, bardzo niska, krytyczna liczba zasadowa. Wysoka nitracja. To są elementy, które biorąc pod uwagę pokazują, że ten olej kompletnie nie spełnia swojej funkcji w tej jednostce. Co więcej, ta jednostka ma za duże wewnętrzne obciążenie, straty, nieodpowiednie spalanie mieszanki, bardzo obciążony układ wtryskowy i niestety poprzez nieszczelność dynamiczną ta duża ilość źle spalonego, niedopalonego paliwa w formie sadzy trafia w dół do oleju silnikowego. Kolejna rzecz. Bardzo duża ilość cieru metalicznego. Oczywiście tutaj znowu na filtrze oleju było bardzo dużo opiłek. No i kolejny zakres już dla Was z pewnością zdany. Kwestia wyczerpania dodatków. No i to mamy przebieg około 12 tysięcy kilometrów, a tutaj producent przewiduje wymianę oleju po około 40 tysiącach kilometrów. Przecież nie dziwić się, że później takie jednostki mają przebiegi po 120-150 tysięcy kilometrów i wymagają remontu. Co więcej, patrząc na sytuację, potężne obciążenie wewnętrzne powoduje to, żeby jednostka sterująca wykonała poprzez swój silnik, którym zarządza moment obrotowy, musi bardziej obciążyć układ tryskowy, musi podwyższyć ciśnienie w układzie Command Rail, musi dotrysnąć więcej dawki, bo priorytetowo chce uzyskać zadany moment obrotowy. Więc koło w takiej sytuacji się zamyka i niestety ten silnik potężnie wewnętrznie jest zniszczony, układ emisyjny bardzo obciążony, co ma zarazem, no, przekłada się tak na pogorszoną sprawność, ale też i pogorszoną trwałość. Z każdym pokazywaniem, badaniem, wykresami, informacjami widać ewidentnie, że problematyka sprawności jest potężna. Ba, ta niska sprawność i spadek tej sprawności zaczyna się tak naprawdę od wyjazdu samochodem z salonu, a z pewnością tak nie powinno być. Natomiast jak to się przekłada dla użytkownika, jeśli chodzi o pewne zmiany? Czyli jak straty momentowe, ba, jak można mniej tracić tego momentu i mocy i uzyskać lepsze efekty już nawet na biegu jałowym. Już nie mówię o sytuacji jazdy, że wtedy ta jednostka też łatwiej przyspiesza, lepiej reaguje na pedał gazu, czy na przykład zmniejsza się tak zwana powszechnie na rynku turbodziura. Zobaczcie wynik takiego zakresu diagnostycznego. Na przykładzie poczciwego samochodu o pojemności 1.6 dieselka, jeśli chodzi o zakres pracy na oleju, który miał przebieg około 4000 km, a następnie został silnik wypłukany i zastosowany indywidualny pakiet w technologii Mainana, ale pakiet dotyczący silnika i skrzyni manualnej. Teraz przed sobą możecie zobaczyć, to są zdjęcia
jeśli chodzi o zakres związany z sprzętem diagnostycznym, praca na biegu jałowym. Widać obroty, widać moment obrotowy silnika. Te zaznaczone w kolorze, powiedzmy, czerwonym są na zwykłym oleju sprzed działania. Przebieg na oleju około 4000 km. Co ważne, użytkownik miał zalany naprawdę dobry, zastosowany dobry olej. Natomiast te oznaczone kolorem zielonym są po około 250 km od wykonania pakietu. Można zobaczyć z tym pierwszym zestawieniem, to kwestia związana z momentem brutowym silnika. W wersji przed 5,44 Nm, po poprawie sprawności, po pakiecie tak naprawdę, po zmniejszeniu tarcia, bo to były tylko kwestie kompozycji i dodatków, już mamy 9,41, czyli ten silnik generuje nam prawie długie tyle momentu obrotowego na biegu jałowym, ponieważ ma mniejsze straty. Ale czy można te straty w jakiś sposób zobaczyć? W tej sytuacji tak, ponieważ akurat tu dość duży, rozbudowany system diagnostyki pozwala to zobaczyć. I co się okazało? Okazało się, że początkowo na tym zwykłym oleju, aczkolwiek dobrej jakości, straty momentowe to około 20,8 Nm, ale po zastosowaniu pakietu to jedynie niecałe 14 Nm, czyli mamy tu też potężny spadek strat momentu obrotowego. No i co kwestie ważne, widać to ewidentnie także w zmianach momentu obrotowego na biegu jałowym, w przypadku, które potwierdzają tylko i wyłącznie, że mamy wzrost momentu obrotowego i zmniejszenie strat już na biegu jałowym. Wielokrotnie użytkownicy, mechanicy łączą problematykę związaną z układem wtryskowym w silnikach diesla, z przedwcześnie uszkodzonymi, zużytymi wtryskiwaczami, głównie z kwestią jakości paliwa. Oczywiście kwestia jakości, a tak naprawdę jego smarności, czystości jest bardzo istotna. Co więcej, w drodze szeregu wykonanych diagnostyk, ekspertyz i usprawnień, na 10 przypadków, w okolicach nawet 9, to jest zakres do odzyskania. Jeśli nie ma jeszcze mechanicznych uszkodzeń dotyczących wtryskiwacza czy jego części elektrycznej, to w grob sytuacjach odpowiada za to zakres nadmiernego obciążenia układu wtryskowego poprzez silnik, poprzez kwestie związane z nadmiernym tarciem i zjawiskami synergicznymi, zarówno jeżeli chodzi właśnie o silnik, ale też pozostałe elementy napędu. I tutaj w tej sytuacji przypadków mam wiele, natomiast chciałbym pokazać Wam istotny zakres testu, który odbył się już 4 lata temu, testu na samochodzie ciężarowym, bo ja mógłbym mówić wiele, natomiast tutaj jest istotny zakres spisany, nawet w formie rekomendacji, poprzez działanie wspólnie z firmą transportową. Tam właśnie doszło do sytuacji na samochodzie ciężarowym, kiedy to miała przebieg około 300 tysięcy km i normalnie potrzebowałaby wymiany wtryskiwaczy. W rzeczywistości sam zdecydowałbym o tej wymianie, cofając się kilka lat wcześniej, nie mając jeszcze wtedy tej technologii i zakresu, które wniosło to doświadczenie też związane po światowym odkryciu. Natomiast ustaliliśmy zakres kontrolny, ustaliliśmy cały zakres diagnostyczny, zostało wszystko sprawdzone. Ba, te zalecenia dotyczące wymiany wtryskiwaczy były potwierdzone także z zewnątrz. Jednakże podjęliśmy decyzję, że robimy po nowemu i te wtryskiwacze na początku nie zostają wymienione. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak możecie zobaczyć tutaj z treści tego całego pisma rekomendacji, to zakres miał się właśnie odbyć jako test na 100 tysięcy kilometrów z udziałem naszych pakietów, wtedy jeszcze ze starszymi preparatami Panther P52. Natomiast kwestia dotyczyła tego, że trzeba było zweryfikować wszystko i chodziło o to, żeby skutecznie poprawić sprawność, zmniejszyć zużycie paliwa i także poprawić osiągi. Co się okazało? Okazało się, że już w zakresie pierwszych działań po oczyszczeniu, po wypłukaniu, oczywiście szokującym był efekt taki, że ciężarówka wyjeżdża na czystym oleju. Natomiast
Zakres kontrolny ustaliliśmy o 5000, w szczególności jeśli chodziło o działanie tych wtryskiwaczy. Już tak naprawdę po wykonaniu pierwszych czynności związanych tutaj z pakietem, silnik, skrzynia biegów i pozostałe elementy napędu, okazało się, że ten silnik pracuje płynniej, ciszej i spadło obciążenie układu wtryskowego. Więc po okresie kontrolnym 5000 samochód ponownie do nas trafił. Okazało się, że jest lepiej, więc w takiej sytuacji dopiero wtedy zostały zastosowane specjalne preparaty do układu paliwowego po to, aby dać szansę przeczyścić i przesmarować ten układ i zobaczyć, czy te wtryskiwacze ponownie zaczną efektywnie pracować. Ten samochód wtedy miał przebieg w okolicach 305 tysięcy kilometrów. Test trwał rok i końcowo samochód do nas trafił przebiegiem około 405 tysięcy kilometrów. Okazało się, że te wtryskiwacze funkcjonują nadal. Co więcej, oprócz poprawy mocy i momentu, znaczącego poprawy elastyczności, zmniejszyło się zużycie paliwa, finalnie zastosowanie całego pakietu. Tam także była korekta w regulacji pracy silnika, też usunięcie nadmiernej pulsacji w układzie wtryskowym. Spadło tu zużycie o 20%, co w wielu sytuacjach firmy transportowe nie są w stanie uwierzyć, że można efektywnie zmniejszyć zużycie paliwa o około 20%. Natomiast kolejna istotna rzecz. Ten samochód funkcjonuje po dziś dzień i z ostatniej informacji on ma ponad 600 tysięcy kilometrów, a nadal ma te same wtryskiwacze, utrzymując bardzo wysoką sprawność. Natomiast chciałbym jeszcze tutaj uwagę zwrócić na wnioski. I oprócz kwestii takiego podsumowania dotyczącego pozytywnego zaskoczenia i efektów z wykonanych prac, co pozwoliło uniknąć poniesienia kosztów, przedwczesnych kosztów około 20 tysięcy złotych związanych z przedwczesną wymianą wtryskiwaczy, to jeszcze fakt dotyczący takiego, no można powiedzieć, wezwania do rynku, bo ta firma z chęcią zastosowałaby w wielu swoich samochodach. Niestety jest potężny problem na rynku w zakresie serwisowym, no i tutaj też nie ma sensu i my też nie chcemy tak działać, żeby, nie wiem, wykonać coś, wykonać jakieś usprawnienia i pakiet, a później ma się okazać, że samochód jedzie i ma wykonaną obsługę w sposób powszechnie standardowy, niszczący nienależnie wykonaną obsługę i w zasadzie efekt zostanie niszczony, a pieniądze klienta również, można powiedzieć, wciśnięte w błoto, bo to wszystko wróci do poziomu standardowego i ta sprawność spadnie. Nam zależy na tym, aby edukować rynek i żeby ta sprawność jednostek napędowych się poprawiała, bo w takiej sytuacji należyta obsługa, należyty przegląd, kiedy zostanie to wszystko sprawdzone, zweryfikowane, silnik odpowiednio oczyszczony, filtry powymieniane, zrobione stosowne weryfikacje, adaptacje i cykliczna kontrola powoduje, że nie tylko mamy wzrost sprawności i zmniejszenia zużycia paliwa, ale też potężne zmniejszenie emisji i wydłużenie trwałości. Każdy z tych faktów no, może szokować, tak, bo to w zasadzie dotyczy każdego z pojazdów, mniej lub bardziej. Ile z użytkowników tak naprawdę zapłaciło już konsekwencje w postaci za dużego spalania, gorszych osiągów czy krótszej trwałości, przedwczesnych napraw turbosprężarek, wtryskiwaczy, kwestie samych nawet remontu silników, skrzyń czy elementów napędu. Biorąc pod uwagę kontakty, telefony, reakcje też użytkowników, wiem, że problem jest potężny, ba, poprzez kontakty z mechanikami. Ten problem rynkowo jest potężny, ale to wszystko chodzi o to, że od początku ta sprawność jest zbyt niska i od początku problematyka negatywnych zjawisk wokół nadmiernego tarcia, złego spalania mieszanki i synergii tego wszystkiego niszczy nasze samochody, samochody ciężarowe, maszyny wszelkiej maści. Tam, gdzie jest zjawisko tarcia i gdzie spalone są paliwa.
Natomiast wspominałem już w trakcie tego materiału o pewnym może szokującym wyniku badania, to istotny zakres badania silnika, a w zasadzie oleju silnikowego, silnika diesla po 4 km od wymiany oleju. Więc był to mniej więcej samochód nowy, przebieg około 18 tysięcy kilometrów, a więc, no i ktoś by mógł powiedzieć, zaraz, a może nie wymienili tego oleju. Nie, ten olej został wymieniony w formie powszechnej na rynku, bez płukania silnika, ale zobaczcie, jak wyglądał ten olej, a w zasadzie wyniki tego badania. Teraz możecie zobaczyć wyniki badania tego oleju. To jest olej 0W30. No i sytuacja bardzo istotna. Istotna taka, że faktycznie ten olej został wymieniony. Niemniej jednak z danych to około 15% mniej więcej zostało starego oleju w silniku, co spowodowało od razu już reakcję w postaci spadku lepkości o kilka procent, już spadku dosyć istotnie liczby zasadowej, co bardzo ważne, duży poziom sadzy, czyli po prostu zostało bardzo dużo sadzy. Jakby z doświadczenia mogę powiedzieć, że mniej więcej sadzy tyle, co może nazbierać się w tym silniku po około 3 do 5 tysięcy kilometrów, czyli biorąc pod uwagę o tyle, to są dane po 4 kilometrach, już zabrano trwałości dla tego oleju, ale też już obniżony zakres poziomu dodatków nawet o 15%, czy także ścier metaliczny w postaci miedzi. Jest to istotny zakres, ponieważ tu wykonano tą wymianę oleju w sposób standardowy, powszechny na rynku. Tego oleju oczywiście zawsze jakaś część pozostaje, natomiast ten silnik i tak u nas był weryfikowany tak, że był płukany. Okazało się, że trzeba było go czterokrotnie płukać, żeby faktycznie odzyskać jego czystość, czyli tych zanieczyszczeń, ścieru, sadzy, tam było dużo więcej niż wynika to z badania laboratoryjnego. No i w tej sytuacji, czy samochód powinien wyjechać po takiej wymianie oleju, jak widzieliście ten wynik badania po 4 km? Nie, ten samochód nie powinien wyjechać z tego warsztatu, z tej autoryzowanej stacji, ponieważ taka wymiana oleju jest przestępstwem. To jest stwarzanie szeregu zagrożeń, bo nie tylko niszczenia mienia o znaczącej wartości, to także stwarzania potencjalnych zagrożeń w konsekwencji związanych z obciążeniem układu wtryskowego wewnętrznie silnika, kwestii tarcia, też kwestii przekładającej się na napęd, no bo tam nikt te oleju w tym napędzie też nie sprawdzał i nie wymieniał, a także stwarzania zagrożenia zdrowia i życia dla osób jadących w ciągu spalin tego pojazdu. I ktoś może tutaj się, nie wiem, mocno zszokować czy wręcz obrazić, ale zaraz, jakie przestępstwo? Proszę, to jest wszystko opisane, można to sprawdzić. Być może ten materiał będą też oglądały osoby związane z tematyką prawa i jak najbardziej śledząc to, zrozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, bo trzeba przeciwdziałać stwarzaniu zagrożeń w ruchu drogowym, trzeba przeciwdziałać niszczeniu mienia, a taki zakres przeglądu no jest nieodpowiedni. Trzeba odpowiednio zadbać o tą jednostkę, żeby miała jak najdłuższą trwałość i jak najlepszą sprawność w dłuższym okresie czasu. Jak mogliście zobaczyć, to bardziej takie poniekąd optymistyczne przypadki, w których w jakiś sposób można było zadziałać, gdzieś odzyskać tą sprawność, oczyścić te silniki, elementy napędu, poprawić kompozycję, zmniejszyć tarcie, poprawić sprawność i jednostki mogły powrócić do użytkowania. Natomiast co zrobić w sytuacji, kiedy niestety, ale taka weryfikacja wykazuje, że trzeba wykonać kosztowne naprawy. I czy przypadkiem tutaj nie należy się wsparcie na przykład użytkownikowi po to, aby gdzieś w jakiś sposób ktoś odpowiedzialny poniósł konsekwencje takich swoich działań. Oczywiście takie zakresy są możliwe, tym zajmuję się też na bieżąco w zakresach ekspertyz i tu chciałbym przytoczyć konkretny fakt pani Anny. Jest to oficjalna rekomendacja z jej strony dostępna. Otóż trafiła do nas z problemem tak naprawdę
początkowo nierozwiązanego dylematu związanego z ogrzewaniem, że raz nagrzewnica grzała, raz nie, raz grzała, raz nie. Okazało się, że to 5-letni samochód serwisowany cały czas w tej samej autoryzowanej stacji, diesel o pojemności 1,6 ze skrzynią manualną. Biorąc pod uwagę wstępną taką weryfikację, okazało się, że ten stan potencjalnie będzie wskazujący na rewizję i mogący powodować, że trzeba będzie wykonać gruntowny nawet remont. Więc zostały zrobione badania, została zrobiona ekspertyza i w takiej sytuacji użytkowniczka we wsparciu, mając takie wsparcie, co można przeczytać, w zasadzie odzyskała pieniądze za samochód. I w jaki sposób? 5-letni samochód po gwarancji. Otóż prosta sytuacja, że z uwagi na nieodpowiednie względem stanu techniki i prawa serwisowanie, doprowadzenie do przedwczesnego zniszczenia tego mienia, w zasadzie sprzedawca wolał odkupić ten samochód na warunkach ustalonych przez panią Anną, żeby nie mieć dalszych poważnych konsekwencji, nawet karnych. I takie sytuacje się dzieją, czy też w takiej formie, czy też wymian samochodów na inny. Oczywiście jest to zakres, który nie powinien mieć miejsca, mówimy o takim niszczeniu. Niemniej jednak tych spraw będzie coraz więcej i tutaj też sam apel, jeśli oglądają to przedstawiciele serwisów, że prędzej czy później gro użytkowników może zwrócić się o takie roszczenia, więc lepiej zadziałać szybciej, wprowadzić stosowne zmiany, w których jak najbardziej jestem w stanie pomóc. Jak mogliście zobaczyć wcześniej taki przypadek, który jakby skończył się, można powiedzieć, koniecznością zwrotu samochodu, odkupu samochodu ze strony dealera i sprzedawcy, to tu akurat mamy przypadek, który jest w miarę świeży i sam mnie mocno zszokowało, to co pokażę Wam w wynikach, bo same wyniki mnie zszokowały, ale sytuacja była bardzo ciekawa, ponieważ zaczynając kontakt z tym samochodem, po prostu pierwsza weryfikacja na drodze i chwila, ale gdzie te osiągi tego samochodu? Tym bardziej, że miałem tożsamą jednostkę jakiś tydzień wcześniej, więc jakby nawet te takie subiektywne wrażenia z jazdy pozostały. Natomiast w pierwszym momencie odniosłem wrażenie, że chwila, bo te silniki występują, te jednostki napędowe w kilku rodzajach mocy, może to jest ta wersja najsłabsza. A jednak się okazało finalnie, że to jest ta wersja najmocniejsza. To bym powiedział takie wrażenia subiektywne, jakby zabrakło tej jednostce napędowej, w zasadzie uciekło dobre 50 koni i 100 Nm. Taki zakres. Ale dlaczego? I tą odpowiedź można znaleźć właśnie w temacie sprawności, w temacie związanym m.in. z złym spalaniem mieszanki, nadmiernym tarciem, synergią tego, jeżeli chodzi o silnik, konsekwencją tu widać dla oleju, co wyjaśnię za chwilę, to co tu widzicie, no i także kwestia obciążenia z napędu. Zatem oprócz wyników badania, które Wam za chwilę wyjaśnię, jeszcze raz powiem, one mnie naprawdę szokują, bo olej podobno był wymieniony około 8000 km wcześniej. To co widzicie przede wszystkim kwestię pierwszego filtra oleju i tego słoiczka z olejem, to jest olej ten po około 8000 km według danych i deklaracji, według dokumentów serwisowych. Natomiast później mamy pierwsze pełne płukanie w technologii Mainano z nowym filtrem. Oczywiście to jest kompletnie inne płukanie, inny specjalny nasz preparat, kompletnie inny zakres czasu płukania i to wszystko odbyło się na nowym oleju, a jest kompletnie czarne. Kolejne, drugie płukanie, to samo. Trzecie płukanie, ten filtr nadal jest brudny i ten olej też. Czwarte płukanie, dopiero na końcu widzicie efekt, kiedy już została założona kompozycja, został ten filtr oleju. Finalnie ten filtr oleju był tylko na ten czas pracy, około godziny. Później został wymieniony też już na docelowy filtr oleju. Widać tu permanentnie, że zakres takiej normalnej wymiany oleju, takiego normalnego stosowania rynkowego płukania silnika jest kompletnie nieskuteczny. No ale dlaczego? Tam się okazało, że te w jednostce sterującej już były błędy, te błędy były widziane w tle poprzez sprzęt diagnostyczny, ale nie były widoczne dla użytkownika. Co więcej, inne parametry naprawdę krytyczne związane z układem emisyjnym i także pracą tego silnika,
Głośna, nierówna praca tego silnika, gdzieś już wahania w ciśnieniu oleju, potężne obciążenie z napędu, takie wrażenie, jakby za sobą się ciągnęło jakąś przyczepkę. Natomiast patrząc na to wszystko, co widzicie tutaj, to zobaczmy, jaki jest wynik badania oleju rzekomo po około 8000 km od wymiany. Teraz możecie zobaczyć wyniki badania laboratoryjnego oleju silnikowego. Jest to olej o lepkości 0W30. I praktycznie mnóstwo żółto i czerwono, bo potężny spadek lepkości. Ale co bardzo istotne, już całkowita liczba zasadowa 2,59. To jest krytycznie. To jakby popatrząc jeszcze sprawdzić liczbę kwasową, to po prostu sam kwas. Zresztą finalnie było to widać, że nastąpiło wytrawienie, bo sprawdzałem endoskopem, nastąpiło wytrawienie intensywne elementów aluminiowych wewnątrz silnika. Kolejne, sulfatacja. Potężnie tutaj zakres, można powiedzieć, ostrzegawczy, jak dla mnie już krytyczny. Utlenienie, krytyczne utlenienie tego oleju. Patrzmy dalej, potężna, przekroczona oczywiście pod kątem normy ilość glikolu, czyli płyn chłodniczy w oleju. Przedostawał się intensywnie. Inne też składniki wskazują, że ten zakres postępował od dłuższego czasu. Bardzo duża ilość paliwa, ale zobaczcie, naprawdę zakres potężnie krytycznej ilości sadzy. Prawie 55 ABS na centymetr. Po prostu jest to zakres krytyczny. To nie powinno mieć miejsca i to oznacza już po tym zakresie, że ten olej nie był efektywnie wymieniony przy 8000 km. Ba, pozostaje pytanie, czy on faktycznie został wymieniony i kiedy. Pozostałe składniki właśnie wskazują sód, potas, to też kwestie pochodne związane z płynem chłodniczym, ale ścier metaliczny, zobaczcie, potężny zakres ilości żelaza, aluminium, jak i miedzi. Natomiast krytycznie wyczerpany zakres dodatków. Ten olej na pewno nie był wymieniony efektywnie przy 8000 km temu. Co więcej, tam musiało zostać mnóstwo starego oleju. Mogło być to efekt dolewki oleju, ale nie normalnej, należytej wymiany oleju, nawet w formie rynkowej. Ponieważ te jednostki są mi znane, często w różnych zakresach interwałów były przeze mnie badane i tutaj nie ma takiej możliwości. Tu doszło do, uwaga, przestępstwa, oszustwa. Przebieg tego samochodu nieduży, 88 tysięcy kilometrów, więc w takiej sytuacji nie powinniśmy w ogóle o tym rozmawiać i taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Niestety, biorąc pod uwagę, wykonałem taki zakres warunkowy po to, żeby jeszcze to wszystko ustalić, sprawdzić, bo oczekuję jeszcze na badania oleju ze skrzyni biegów automatycznej. Niemniej jednak tutaj są pełne wskazania do tego, że silnik będzie wymagał rewizji. Ponownie, to można powiedzieć już element apelu, ale czy ten silnik, czy ta jednostka napędowa, to jest kosztowny samochód, czy tak powinna wyglądać po 88 tysiącach kilometrów, czy po 88 tysiącach kilometrów powinno się rozmawiać o rewizji silnika? Jaka to ekologia? Jakie to dbanie o stan, kondycję, bezpieczeństwo, sprawność, skoro dochodzi do takich sytuacji. Ale takich sytuacji to nie są jakieś rzeczy marginalne, to jest powszechne działanie. Tych jednostek tego typu, gdzie użytkownicy kompletnie nie wiedzą, nie znają swojego stanu, jest mnóstwo. Tutaj można powiedzieć, użytkownik szczęśliwość, z polecenia trafił na sprawdzenie i w tym momencie ta jednostka jeszcze ma szansę. Być może po jakichś mniejszych bądź większych naprawach, ale gdyby nie doszło do takiej weryfikacji, takiej wnikliwej weryfikacji i badań, sprawdzenia w tej naszej szerszej technologii, ta jednostka na pewno by się zatarła, bo już było widać potężne obciążenie, potężne dylematy nawet w zakresie ciśnienia oleju. Więc tutaj, choć nawet w tych jednostkach to ciśnienie oleju jest niższe, nie ma aż takiego problemu, kiedy to wszystko jest należycie utrzymywane. Małe obciążenie, niski współczynnik tarcia, duża sprawność, efektywność spalania mieszanki i wtedy taki silnik za każdym razem jest w stanie po wymianie oleju
zrobiony według mojej technologii po około 10 tysiącach, wyjechać zawsze czysty. I takie sytuacje mamy. Nawet porównywałem tożsame ujęcia z jednostki o podobnym przebiegu i tam nic nie było wytrawione wewnętrznie, czysto po naszym takim pukaniu. Wyjeżdża na czystym oleju. Tutaj niestety będzie przed użytkownikiem temat rewizji, potencjalnej naprawy, ale także potencjalnie zgłoszenia do autoryzowanej stacji, do serwisu, ponieważ tam kupiony, tam cały czas serwisowany i w tej sytuacji jak najbardziej użytkownik ma prawo do tego, aby nawet powiedzmy tutaj autoryzowana stacja poniosła tego wszelkie także finansowe konsekwencje. Jak mogliście w trakcie tego materiału zobaczyć, kiedy były pokazywane elementy z układu napędowego, te opiłki w nowej skrzyni biegów, automatycznej skrzyni biegów, czy jak wyglądała ta, bym powiedział, kompozycja opiłkowa z tylnego dyferencjału, też z nowego samochodu, to jak to wygląda właśnie w elementach napędu. Chciałbym Wam pokazać dwa badania dotyczące między innymi jedno ze skrzyni automatycznej, a drugie ze skrzyni manualnej. Tak naprawdę te zakresy uniwersalnego stosowania olejów, tych norm, które są całkowicie uniwersalne, w napędach czynią potężne zło, bo tam sprawność jest tracona w sposób olbrzymi, potężny. I w takiej sytuacji tutaj proszę zobaczcie, jak wygląda sytuacja takiego badania oleju z automatycznej skrzyni biegów uznawanej na rynku za dosyć trwałą po około 20 tysiącach kilometrów od wymiany oleju. Teraz macie przed sobą wynik badania laboratoryjnego oleju z automatycznej skrzyni biegów, czyli olej hydrauliczny, to jest skrzynia 8-biegowa. Przebieg około 20 tysięcy kilometrów od wymiany. No i przede wszystkim już nasuwa się kwestia liczby kwasowej. Ta liczba kwasowa jest przekroczona. Niestety to jest zakres niekorzystny, ale przede wszystkim duża ilość ścieru metalicznego, żelaza, miedzi, aluminium. Więc no, to jest zakres, który jest w pobranej próbce, a trzeba wziąć pod uwagę, że w sytuacji, kiedy tam jest miskofiltr, więcej tych zanieczyszczeń, przede wszystkim tego ścieru metalicznego, będzie zgromadzonego na dnie miski, czy też między innymi na magnesach. Spore też jakby tutaj zanieczyszczenie tego oleju, no ale to wynika po prostu z tego, że najprawdopodobniej ta wymiana nie była wykonana w pełni skutecznie, a z drugiej strony tam zalecony olej normą producenta niestety też sprzyja zjawisku nadmiernego tarcia. Mimo tego, że jest to skrzynia biegów bez przekładni planetarnej umiejscowionej w środku, czy to jest typowa skrzynia używana w samochodach z napędem tylnym czy na cztery koła, to w takiej sytuacji jak najbardziej ten olej też w przyspieszony sposób się degraduje i z drugiej strony wpływa na spadek sprawności całej jednostki napędowej. Powszechnie na rynku już gdzieś ta informacja się przebiła, że w gro przypadkach kiedyś niezalecane wymiany oleju w skrzyniach automatycznych, no gdzieś już gro użytkowników jakby szuka tego rozwiązania w postaci wymiany oleju, ale jak wykonując wiele badań, diagnostyk czy ekspertyz, okazuje się, że na niewiele nawet zdaje się taka zmiana oleju, tym bardziej pod kątem sprawności, na olej normy, która tak naprawdę mniej lub bardziej nasila straty w tej skrzyni biegów. Natomiast mnie osobiście dziwi fakt, że w gro sytuacjach, o ile użytkownicy gdzieś w jakiś sposób szukają czy wymieniają oleje w skrzyniach automatycznych, to w gro sytuacjach, kiedy są skrzynie manualne, te oleje są późno, rzadko bądź w ogóle nie są wymieniane. I tu Wam chcę pokazać wynik badania, które można powiedzieć nie tyle wynik badania mnie zszokował, ale sytuacja, ponieważ jest to badanie ze skrzyni biegów samochodu o przebiegu około 250 tysięcy kilometrów, ale ten silnik był tam wymieniany. I co ciekawe, przy wymianie silnika
na nowy nie wymieniono oleju w skrzyni biegów. To jest sytuacja kompletnie niedopuszczalna. Natomiast tak się wydarzyło, więc zobaczcie, jaki olej pozostawiono w tej skrzyni biegów. Teraz możecie zobaczyć wynik badania oleju. To jest olej 75W w skrzyni manualnej. To jest olej ze skrzyni manualnej. No i tutaj sytuacja, jaką wspominałem, około 250 tysięcy kilometrów. Silnik był wymieniany kilka tysięcy wcześniej, no i nie wymieniono oleju w skrzyni. No ogólnie wynik, myślę, że nie do końca nawet odzwierciedla to, co sam tam zastałem. To coś, co było tylko olejopodobne, z dużą ilością opiłek, ale przede wszystkim widać było ewidentnie, że jest potężny problem kondensatu, czyli bardzo duża ilość wody. No naprawdę krytyczna ilość wody w tym oleju. Oczywiście widoczny jest spadek lepkości, zarówno w 40, jak i 100 stopniach i bardzo niski wskaźnik lepkości. Natomiast kwestia związana z ilością wody, potężny, tak powiem, przekroczenie normy, ale to jest zakres, który w skrzyniach dzieje się często, ponieważ no, jakby ten problem kondensatu tam ma miejsce, czyli tam skrapla się woda, no, skrzynie nie są tak efektywnie podgrzewane, ten olej też tam nie jest filtrowany, no i w takiej sytuacji ta woda tam sieje zniszczenie. Natomiast widać potężną ilość, naprawdę krytyczną ilość ścieru metalicznego, zarówno żelaza, miedzi, jak i nawet manganu. Natomiast jeżeli chodzi o dodatki, to dodatki wyczerpane, no trzeba jasno powiedzieć, że tutaj producent, uwaga, nie przewiduje tak naprawdę wymiany oleju w tej skrzyni biegów manualnej. No i to naprawdę jest szokujące, bo przecież żeby wymienić silnik, najczęściej trzeba rozłączyć ze skrzynią biegów i bywa często, że ten olej trzeba po prostu gdzieś zlać, więc dziwi mnie to, że ktoś nie poszedł po rozum do głowy, widząc ten olej, który był naprawdę w kiepskim stanie, i wlał go ponownie. No niestety sytuacja, których z pewnością na rynku jest całe mnóstwo, natomiast robiąc szeregu rodzaju testy i badania, to problematyka między innymi złego dopasowania oleju, jak i dużych ilości ścieru powstaje nawet w nowych samochodach po okresie docierania. I tu także po okresie docierania należałoby to zbadać, zweryfikować, oczyścić i dostosować odpowiednią kompozycję z odpowiednimi dodatkami po to, żeby intensywnie zmniejszyć straty, tarcie wewnętrzne i poprawić sprawność całej jednostki napędowej. Im więcej jest elementów w układzie napędowym, im większe są momenty, tym większe obciążenia, straty i finalnie straty dla całej jednostki napędowej, ale to obciążenie dla samego silnika. I na, myślę, uwagę to zwraca też fakt i ta sytuacja w tym miarę nowym samochodzie. Zobaczcie, jak wygląda ten korek spustowy z tylnego mostu. I to nie jest pierwszy przypadek, bo tu możecie zobaczyć kolejne zdjęcie. Jest to w miarę nowy samochód z bardzo małym przebiegiem, a na korku spustowym, na szczęście oczywiście jest magnes, bo w gro sytuacjach nawet go tam nie ma, to tutaj zgromadzona potężna ilość opiłek. To jest takie dobitne potwierdzenie, że tam działo się bardzo źle, że zastosowany olej normą producenta tam kompletnie sobie nie radził, że występowało bardzo silnie też takie docieranie się, powstawał ścier dotarciowy, ale także to nadmierne tarcie w wyniku kompletnie nieefektywnego smarowania. Oczywiście tutaj znowu szczęśliwość, że użytkownik świadomy trafił do nas i jakby nowy samochód był wykonywany no całość, tak, z badaniami, z usprawnieniami, no i może funkcjonować to dalej. Natomiast w sytuacji, kiedy taki samochód jedzie, oczywiście zanim taki most się zepsuje, on powiedzmy, czy zacznie wydawać ze sobą jakieś dziwne dźwięki, to po prostu on obciąża jednostkę napędową jako całą, skrzynię, silnik, nadmierne zużycie paliwa, pogorszona dostępność momentu obrotowego, obciążenie układu emisyjnego, szybsze degradowanie oleju, czy wszystkich tak naprawdę
olei, czy, tak jak już wskazywałem w materiale, nawet taki most i to nadmierne tarcie wpływa na krótszą trwałość, żywotność i pogorszenie sprawności samych wtryskiwaczy. A więc ta synergia tych wszystkich elementów, które są spięte ze sobą i w tym momencie jeden wpływa na drugi. Oczywiście, jeżeli rozmawiamy o sprawności, o spalinowych czy hybrydowych jednostkach napędowych, to istotna jest kwestia paliwa. Jeśli chodzi o benzyny, to na naszym kanale na YouTubie możecie zobaczyć obszerny materiał dotyczący benzyn, dotyczący kwestii tej zmiany E5-10 wpływu, jeśli chodzi o kwestie na negatywne zjawiska, składu tych paliw, jak bardziej rozszyfrowywać te paliwa. W tej sytuacji chciałbym Wam pokazać dosyć istotny zakres, który gro osób, zarówno tym bardziej użytkowników, jak i samych osób technicznych, nie zwraca uwagi. Ba, skąd ma o tym wiedzieć, skoro na stacji benzynowej, patrząc na benzyny, mamy oznaczenia powiedzmy E5, E10, RON, czyli to 9,5, 9,8 czy 100 oktan. W rzeczywistości ta liczba oktanowa, na którą gro użytkowników zwraca uwagę, jest to liczba oktanowa RON, to jest tak naprawdę liczba oktanowa do, uwaga, lekkich obciążeń. Do większych obciążeń, średnich i większych obciążeń, potrzebna jest nam znajomość liczby MON, czyli liczby motorowej i tej odporności na detonację przy większych obciążeniach. Okazuje się, że w Europie jest ta sytuacja pokazywania tej opcji RON. W Ameryce, w Stanach pokazuje się taki ciekawy miks, to jest, można powiedzieć, połączenie liczby MON i RON podzielone przez 2, czyli ta różnica jest zmniejszona o połowę. Natomiast tak czy tak, w takiej sytuacji to nie są dokładne dane. Nam użytkownikom, ba naszym silnikom funkcjonującym pod średnim, większym obciążeniem potrzebna jest wysoka liczba oktanowa MON. I tu chciałbym Wam pokazać takie porównanie, bo czy warto w tym momencie tankować paliwo 100-oktanowe, czy przypadkiem 9,8. Oczywiście, po pierwsze, trzeba mieć dane dotyczące tego paliwa, dostać certyfikat odpisu jakości na stacji benzynowej. Po drugie, mieć pewność, że faktycznie to, co jest na papierze, rzeczywiście możemy zatankować. W gros sytuacjach tajemnicą Polichinella jest, co tak naprawdę wlewamy do tego zbiornika paliwa, ale tak jak jeszcze raz powtórzę, obszerny materiał w tym zakresie macie na naszym kanale w temacie benzyn. Jednak zobaczcie ten wynik badania, a przede wszystkim porównania dwóch badań już w takim zestawieniu. Możecie teraz zobaczyć takie porównanie zestawienia z odpisów certyfikatu jakości dostawy. To było też korelowane z badaniami laboratoryjnymi i w takiej sytuacji tu są ciekawe dane. Otóż jakby na taką efektywność i sprawność spalinowej jednostki napędowej, w tym momencie o zapłonie iskrowym, tym bardziej doładowanej, ma jakby wpływ nie tylko liczba oktanowa, RON czy MON, ale także kwestia frakcji, jak one odparowują. To też kwestia rozruchu, stabilności pracy na biegu ajołowym, czy także narastania budowania momentu obrotowego czy mocy. Ma też oczywiście istotny wpływ sam skład tego paliwa, ponieważ chodzi też o zakres na przykład korelacji pomiędzy zawartością węglowodorów olefinowych, które mają tendencję do tworzenia zanieczyszczeń takich ogólnie konglomeratów, ale przede wszystkim żywic, tych słynnych nagarów na zaworach, czy także w komorze spalania. No i tutaj popatrzmy. Mamy, to są paliwa z Polski, mamy paliwo 9,8 i 100 oktan. Okazuje się, że to paliwo 9,8 szybciej odparowuje, czyli łatwiejszy rozruch, stabilność większa pracy na biegu jałowym. Ciekawe, czy tak powinno być? Ale popatrzmy na to, co powiedziałem, jeżeli chodzi o liczbę oktanową RON i MON. Wydaje się, dla paliwa 98,4 RON, dla paliwa 100-oktanowo 100,5
wydaje się duża różnica, ale popatrzmy na liczbę oktanową MON, czyli tą motorową, bardzo istotną przy już średnim, większym obciążeniu. Tu mamy tylko różnicę po przecinku 88,7 dla 9,8 benzyny, a 89 dla 100-oktanowego paliwa. Ale patrząc na już kwestię odparowania, to paliwo 9,8 jest korzystniejsze. Czyli w tej sytuacji, biorąc pod uwagę ogólnie całość działania, biorąc pod uwagę ogólną całość działania silnika, na tym paliwie 9,8 ten silnik będzie pracował lepiej. Ale dlaczego? W innych przypadku popatrzmy zawartość węglowodorów aromatycznych. Ona jest w miarę zbliżona, ale z drugiej strony po przecinku na plus dla paliwa 9,8. I kolejna istotna rzecz. Zawartość węglowodorów olefinowych. Tutaj bardzo duża niekorzyść w kierunku paliwa 100-oktanowego. 6,1% w sytuacji właśnie potencjalnie nazywanej setki. Jedynie 0,7% w przypadku tego paliwa 9,8. Co więcej, zawiera to paliwo 9,8 trochę więcej tlenu, więc ogólnie będzie spalało się lepiej i w tej sytuacji będzie miało poprzez lepsze spalanie mieszanki większą odporność na detonację. Jak widzicie, choćby z tego przypadku pokazanego odnośnie benzyny, jakby potrzeba edukacji rynku jest potężna, tak? Jako użytkownicy powinniście wiedzieć, co faktycznie tankujecie i czy warto. To wynik testów i badań, bo robiliśmy takie Tour de Fuel. Jak okazało się, między innymi na tym paliwie setce po prostu badane jednostki miały problem z porannym rozruchem. Ten rozruch trwał trochę dłużej, kręciły trochę dłużej i także nierówno pracowały, zanim się rozgrzały. Co więcej, było ewidentnie czuć taki odór, większy odór z rur wydechowych. Więc tak z pewnością nie powinno być, no bo to jest droższe paliwo niż to 9,8, a okazało się, że jednostka na tym tańszym paliwie 9,8 pracuje znacznie stabilniej, lepiej, no i w zasadzie będzie trwalsza, jeśli będzie takie paliwo właśnie tankowane. Jak widzieliście te badanie benzyny, no to oczywiście, tak jak już wspominałem, tajemnicą Polichinella jest, co tankujecie faktycznie i na czym tak naprawdę pracuje wasz silnik spalinowy, czy wasza jednostka też hybrydowa z silnikiem spalinowym. Natomiast na uwagę istotny fakt. Sam byłem zszokowany, bo jeżeli chodzi o czystość paliwa, to jest bardzo ważny zakres, no bo w autach powinna być należyta filtracja tego paliwa, filtracja benzyny. Ale co bardzo mnie zszokowało? Szokowało mnie to, że w gros sytuacjach podchodzi się na rynku paliwowym, no ale jak są tam jakieś zanieczyszczenia, to wyłapie filtr. No właśnie, czy tak powinno być, że wyłapie filtr paliwa, ale gdzie jest wasz filtr paliwa? Czy wiecie, że w gro samochodach, a już można powiedzieć, że to jest prawie zakres 20 lat, gro użytkowników myśli, że nie ma filtra paliwa, bądź filtr paliwa faktycznie podlega wymianie? Ten filtr paliwa, jak możecie zobaczyć, to jest filtr paliwa ukryty często w zbiorniku paliwa, w zespole pompy paliwa, oznaczony jako filtr paliwa long life, czyli filtr paliwa niewymienny. Ale on wymaga wymiany. Tu możecie zobaczyć, jak on wygląda wewnętrznie. I to akurat już był problem, przenoszenie się wręcz na obniżenie sprawności, nasilenie negatywnych zjawisk przez nieodpowiedni stan tego filtra paliwa. Już pogorszenie nawet działania pompy paliwa, która jest w zbiorniku paliwa. Czy tak powinno być? To też istotny zakres. Warto to sprawdzić, bo ja już spotkałem się z sytuacjami, że między innymi ten filtr paliwa, przypchany, pogorszony przepływ, wpływał na taki zakres jak nawet wypadanie zapłonów. Nie mówiąc już zjawisko samozapłonu, czy ewentualnie pogorszonej wydolności działaniu, a możliwym nawet przytarciu układu wtryskowego. W gro przypadkach jestem zszokowany, że jednostki nawet są po remontach, a nadal mają w sobie oryginalny zespół pompy paliwa z filtrem paliwa. W środku samochód ma 10-15 lat, ma przebieg 200-300 tysięcy kilometrów. On nadal ma ten filtr tam w środku. A tutaj w tej sytuacji, jak badamy, to często już po przebiegu rzędu 80 tysięcy kilometrów on jest bardzo zanieczyszczony. I w takim podejściu na rynku paliwowym, kiedy wy możecie tankować paliwo, benzynę, tak jak możecie tu zobaczyć z wyniku innego badania, możecie tankować
tankować benzynę potężnie zanieczyszczoną, to taki fit paliwa, który często do tanich nie należy, wręcz nawet jest czasami bardzo kosztowny, będzie przepchany szybciej, może po 20-30 tysiącach kilometrów. Dlatego to istotny aspekt, znowu też wpływający na sprawność i coś, co nie powinno się w światowej motoryzacji wydarzyć, żeby był zamontowany fit paliwa, który jest uważany za niewymienny. No ale oczywiście nie samą benzyną świat motoryzacji stoi. Przecież mamy mnóstwo użytkowników potocznego diesla, które potrzebują oleju napędowego. Tu też jest potężny zamęt na rynku, bo tak naprawdę jadąc przez Polskę, no, pod tym samym brandem jesteście w stanie tankować kompletnie inne paliwo. Co więcej, jakby te oznaczenia biododatków, czyli B7, no, sytuacja bywa różna, bo bywa, że można zatankować na stacji paliwo, które nieco przekracza ten zakres normy 7%, ale można na innej nawet stacji tej samej marki, w innym rejonie zatankować paliwo oznaczone jako B7, które prawie jest B0. Więc tu jest istotny zamęt na rynku, ma to istotne znaczenie dla pracy jednostki napędowej i z pewnością tak nie powinno być. Natomiast ma to istotne znaczenie dla sprawności, dla emisji, dla degradowania oleju, dla osiągów i dla trwałości. Więc zobaczcie tutaj jeden z wielu, których wykonałem badań, oleju napędowego. I teraz przed sobą możecie zobaczyć wynik badania laboratoryjnego oleju napędowego. No, powiedzmy w ten sposób, że cóż, jest to paliwo oznaczone jako B7, natomiast w rzeczywistości ma ilość FAME, czyli biododatków, jedynie 0,7%. I można powiedzieć, że to jest plus, bo w tej sytuacji, no tym bardziej w okresie zimowym, to one tworzą konglomeraty, przyczyniają się do szybszej blokady filtra, ale przede wszystkim do wielu, wielu problemów natury mechanicznej z układem wtryskowym, przepływu, ale także w kwestiach spalania. Choć na rynku są dostępne no, co najmniej dwa rodzaje tych dodatków FAME, tutaj na plus o tyle, że jeśli w tym paliwie jest stosowana ta lepsza wersja wykorzystywana na rynku zachodnim, jeśli są te typowe takie biokomponenty stosowane do tej pory u nas na rynku polskim, to w takiej sytuacji one mają większą szkodliwość. Natomiast biorąc pod uwagę no, resztę parametrów, w miarę w tolerancji trzymają się w normie, niska zawartość siarki, bardzo niska zawartość wody, temperatura mętnienia minus 5 stopni, temperatura blokady zimnego filtra powinno być minus 20, jest w tolerancji powiedzmy błędu pomiarowego minus 19. Niemniej jednak problem, jaki tu występuje, to, że jest zwiększone zanieczyszczenie tego paliwa, czyli powiedzmy tankując paliwo do zbiornika, tankujemy sobie z zanieczyszczeniami i te zbiorniki tam się nam gromadzą. To oczywiście częściowo jest w stanie wyłapać filtr paliwa, ale tylko częściowo, bo niestety trzeba jasno powiedzieć, że filtry paliwa idealnie nie filtrują i to wszystko prędzej czy później jest w stanie się w drobnym stopniu przedostać dalej do układu wysokociśnieniowego. Niemniej jednak to obciąża w sytuacji wielu samochodów występującej pompy paliwa wstępnej w zbiorniku, obciąża ją samą, pogarsza przepływ, no i pogarsza też jej trwałość. W początku materiału tam powiedziałem jeden też istotny fakt o możliwości przedostawania się oleju silnikowego do oleju napędowego. Tak, to nie przejęzyczenie. To możliwość przedostawania się oleju silnikowego do oleju napędowego. Takie rzeczy się dzieją. One znane mi są z rolnictwa, ale też z aktualnych informacji z transportu, czyli samochodów ciężarowych,
Nawet spotkałem już tego typu sytuacje w samochodach osobowych, na przykład w samochodzie dostawczym. Jak to weryfikować? Oczywiście olej silnikowy kompletnie nie powinien trafić do paliwa i tu możecie zobaczyć porównanie takich próbek, gdzie olej napędowy jest zanieczyszczony przez olej silnikowy. Ale jak to weryfikować? Przede wszystkim warto weryfikować stan filtra paliwa. Otóż nie zawsze to potężne zanieczyszczenie filtra paliwa w formie, że on jest bardzo ciemny, to jest tylko związane z samym zanieczyszczeniem paliwa. Potrafi być sytuacja nawet awaryjna, że faktycznie paliwo zostało zanieczyszczone przez olej silnikowy. To wszystko jest w zależności od konstrukcji, natomiast są sytuacje, gdzie paliwo przepływa bardzo blisko oleju i jest taka zdolność, że poprzez powrót na przykład dostanie się olej silnikowy do paliwa. To jest ważny zakres weryfikacji. Można oczywiście to zrobić specjalistycznymi badaniami, ale często jest to zakres bardzo, bardzo złożony. Niemniej jednak nie wolno tego bagatelizować i tak jak możecie zobaczyć między innymi tutaj te potężnie zabrudzony filtr paliwa w tym samochodzie dostawczym też w sytuacji awaryjnej, później już skutkującej koniecznością wymiany silnika, doszło do sytuacji, kiedy olej silnikowy przedostał się do oleju napędowego. Podsumowując już ten bardzo obszerny materiał, oczywiście zapraszam do refleksji, ale do refleksji zestawienia tych faktów z życiem, z faktycznymi dylematami i w zasadzie najlepiej, aby po prostu postępować na nowo, znacznie lepiej według aktualnych faktów i aktualnej wiedzy. Ponieważ czy tak powinno być, że pojazdy od nowości mają zbyt niską sprawność? Czy tak powinno być, żeby pojazdy od początku były przedwcześnie niszczone? Czy tak powinno być, że silniki i elementy napędu w skrzynie wymagają przedwczesnych, kosztownych tak naprawdę napraw, wymian? Przecież tak naprawdę to chodzi o Was, o Wasze bezpieczeństwo, o Wasze mienie, też o Wasze finanse, ponieważ profilaktyka jest tańsza od leczenia, więc w tej sytuacji można wiele uniknąć, zarówno dosyć trudnych sytuacji emocjonalnych, ale także finansowym, uniknąć przedwczesnych napraw i w tej sytuacji po prostu cieszyć się większą przyjemnością i bezpieczeństwem z jazdy, a te pieniądze zamiast wydać na kosztowne naprawdę, nie wiem, wydać na jakiś przyjemny wyjazd bezpieczny i poświęcić czas na przykład sobie czy rodzinie. Czy tak powinno być, że nie ma organu nadzorującego, i to nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę w całej Unii, organu nadzorującego, ten, bym powiedział, obszerny zakres branży, jakim jest automotive, a jak już wspominałem, jeśli chodzi o branżę budowlaną, taki organ jest i to w każdym kraju, więc czy tak powinno być, żebyście się dowiadywali od nas o zakresach usług, które są sprzeczne z wymogami stanu techniki i prawa, czy przypadkiem nie powinniście dowiadywać się od organów państwowych, nawet na stacji kontroli pojazdów, czy u mechanika, czy w serwisie. I właśnie tutaj też apel do samych mechaników, serwisantów, czy ogólnie sprzedawców samochodów, serwisu. To też ważny apel do Was, ponieważ tak naprawdę wiele, wiele ryzykujecie działając po staremu i dlatego macie u nas te informacje, bo warto w tym momencie działać, podnieść swoje kompetencje, działać znacznie, znacznie korzystniej i w tej sytuacji uniknąć szeregu dylematów. Bo już patrząc na to, wszyscy też jedziecie na tą stację kontroli pojazdów i w tym momencie tam jest też punkt, w którym powinniście się dowiedzieć o rzeczach, jakie w tym momencie są wymagane, jak powinien Wasz samochód funkcjonować i ewentualnie należyte działania podjąć znacznie, znacznie szybciej. Być może ten materiał będą oglądały także osoby związane z, tak powiem, z większymi markami, osoby decyzyjne i z pewnością tu też apel do nich, bo naprawdę wiele można zrobić dla siebie i dla innych i uniknąć szeregu tematów konfliktowych, wyjść się naprzeciw problemowi i tak od serducha zadziałać dla siebie i dla innych, bo tak naprawdę chodzi o to, że ten zakres przekazu i tej misji jest po to, aby dziś i jutro było lepsze niż wczoraj. I to by było na tyle.
Moi drodzy, dziękuję Wam w imieniu również Pana Roberta za uwagę. Czy obejrzałeś tylko fragmenty tego filmu, czy może jego całość. No i cóż, trzymajmy kciuki za zmiany na lepsze. Cześć.